Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach ostatni odcinek ze Steins Gate Zero. No, postaram się bardzo, żeby tak było, nie wiem, jak dużo mi zajmie, kiedy zacząłem to nagrywać, dochodzi ludzina pierwsza, także noc mnie zastanie, to już jest pewne. No i cóż, nie przedłużając, będziemy szli dosyć prędko, ale nie pomylcie z tego z jakimś speedrunem. Ja po prostu ostatnio troszkę lepiej sobie radzę, często z takim czytaniem na szybkim, a zrozumiałem. Nie wiem, w sumie co się u mnie przestawiło, jakoś tak po prostu mi to jakoś lepiej wchodzi. No i mam nadzieję, że tak będzie i teraz. Szczerze nie jestem do końca gotowy na pożegnanie tej historii, aczkolwiek jestem strasznie ciekawy, jak dojdzie do tego, co widzieliśmy w zakończeniu Steins Gate'a zwykłego. Daru, masz laptopa Kurisu i dysk twardy, racja? Mam ją od Mahotan i ukryłem je gdzieś, gdzie nie było łatwo znalezione. Gdy tylko... O, to nie o taki speedrun chodzi. Gdy tylko skończymy z Amadeusem, zniszcie. Jesteś pewien? On spojrzał na Macho i tym razem ona pokiwała głową. Tak. Ale pozwól, że ja to zrobię. Okej. Problemem teraz był Amadeus. Macho? Amadeus, no. Czy wciąż masz dostęp do serwerów Amadeusa? Tak, powinna mieć. Hashida, może pożyczyć twój komputer? O, jasne, tylko chwilka. Musi gierkę wyłączyć. Daru, pokazuję ruchem, że zatrzymała się jedną dłonią, a następnie zaczął pisać coś na klawiaturze. Co robisz, Darunian? Dajesz tu uczci, żeby upewnić się, że nasze IP nie będzie śledzone. Okej, dalej. Oho. Macho przejęła komputer od Daru. To dziwne, nie mogę mieć dostępu. Co masz na myśli? Wpisałeś może złe hasło. Nie popełniałem błędu. Wiesz, jak wiele razy wpisywałem to hasło? Macho spróbowała wpisać hasło jeszcze parę razy, ale wciąż nie mogła dostać dostępu do serwera. Chyba mój dostęp został cofnięty. Co się dzieje? Zadzwonię do profesora. Macho wyciągnęła telefon i zadzwoniła do doktora Leskinena. Przyłożyła telefon do ucha na moment, a następnie... Zrobiła taki grymas i odłożyła go. Niedobrze. Nie odbiera. Próbowała wezwać doktor Reyes, zadzwoni do doktor Reyes, nie wiem dlaczego calling mi się od razu z wezwaniem kojarzy. Również, ale to też nie zadziałało. Boże, co się dzieje? To nie może być takie łatwe, co? Jeżeli dostęp Macho został wycofany, to musiało znaczyć, że ktoś coś robił. Spróbujmy inaczej. Czy możesz hakować serwery Victor Chondria University? Okej, daj mi chwilę. To powinno być proste, co? Przecież brzmi to prosto. Zabezpieczenia naszego laboratorium są dosyć mocne. Nie martw się, Daru jest super haka. Masz być hakerem, stary. On włamał się do zabezpieczeń CERN w wersji 20 godzin. Miałem w niego pełną wiarę. Daru i Macho patrzyli na ekran i dyskutowali o czymś. On pewnie pytał ją o szczegóły, żeby hakowanie było bardziej wydajne. Musiałem zrobić co mogłem, póki czekałem. Poszedłem do pracowni i otworzyłem pudełko, które dopiero co się pojawiło. Mary patrzyła mi przez ramię do pudełka. Do wnętrza pudełka. O, to mikrofalówka! Nie używam jej, żeby podgrzewać kurczaka, okej? Szkoda. Miałem zrobić Juicy Chicken Number One dla wszystkich, jeżeli byliby głodni. Juicy Chicken Number One. Na początku musiałem zrekonstruować Phone Wave'a. Potem musiałem skorzystać z pomocy Macho, żeby zrobić maszynę do skoku w czasie. W drodze powrotnej z przyszłości przypomniałem sobie każdy szczegół, jak to działało, więc nie zajęło mi to bardzo dużo. Ashida, jesteś niesamowity. Około pół godziny później usłyszałem taki przerażony głos Macho. Przerażony geniuszem, oczywiście. Macie? Dla takiego najwyższej klasy hakera jak ja, to nic. Imię superhaka nie jest tylko podcast, co? Okej, zobaczmy, czy znajdziemy dane Amadeusa. Poczekaj, otwieram je teraz. Przeczytałem i spojrzałem na ekran, kiedy słuchałem kliknięć myszy. Zniknęło. Amadeus, wspomniał Kurisu. Wszystkie foldery powinny być tutaj i zniknęły. To się zabrał? Chwila. Odblokowałem telefon i odpaliłem pulpit. I klęka Amadeusa wciąż tam była. Hej, myślicie, że można dostać się do Amadeusa z tej apki? Macho spojrzała mi na telefon. Nie wiem, jeżeli dane Amadeusa zniknęły z serwera, nie sądzę, żeby to zadziałało. Spróbuj. Coś nie tak?
Zastanawiam się, co zrobić, jeżeli się połączę. Muszę być ostrożny. Zgadza się. Ktoś może cię obserwować. Może niech pójść w jakieś neutralne miejsce. Co jest, Daru? Pójdź się, jest tutaj folder z czym? Z czujnym zamkiem. Który? Wspomnienia. Macho nachyliła się i popatrzyła na monitor. Od razu mi się rzucił w oczy. Dziwne. Tutaj tego nie było. To dosyć mocno zabezpieczony folder. Dużo bardziej niż reszta systemu. Czy tutaj został przeniesiony Amadeus? A kto by to zrobił? Tylko doktor Leskien ma ten poziom zabezpieczeń, ten poziom władzy. Może doktor Leskien coś kombinuje i my nie wiemy co, a może coś się z nim stało. Żadna możliwość nie była zbyt zachęcająca. Daru, na razie zostawmy ten folder. Następnie chciałbym, żebyś zhakował serwer Stratfortu. Stratfortu? Dlaczego? Oni są prawdopodobnie w to wszystko zamieszani. Zrobiłeś to już kiedyś. Dasz radę znowu? Ja. Co to wiesz? Jesteś jakimś medium? A jak myślisz, kim jestem? Szalony naukowiec wie wszystko. Daj mi chwilę, powiedział, kiedy wpisał coś na komputerze. Serwer Stratfora, robi się. Dalej. Widać było, że robił to wcześniej. Tym razem przeszedł przez wszystko dużo szybciej, niż zajęło mu wbicie się na serwery uniwersytetu. Myślisz, że znalazł dane systemu Amadeusa? Poczekaj. Macho nachyliłaś swoje maleńkie ciało raz jeszcze i wzięła myszkę od Daru. Kliknęła na ikonkę. Ekran wypełnił jakieś teksty. To jest raport. Otworzyła parę plików więcej. Ale skoro były napisane po angielsku, nie mogliśmy ich przeczytać. Co to jest? O czym są te raporty? Eksperymenty. Stratfor eksperymentował na ludziach. Eksperymenty na ludziach? Oho, to się wszystko łączy, co? Wygląda to, że Stratfor pracuje nad przekazaniem pamięci człowieka. Oni ukryli, przeprowadzili wiele eksperymentów, próbując przenieść wspomnienia z jednej osoby do drugiej. Eksperymenty dotyczące transplantacji wspomnień, to było znane, co? Zaczęli od zwierząt, ale na końcu używali żywych ludzi. Używali ludzi bezkrewnych jako testów, obiektów testowych. Dzieci, dorosłych, ludzi z innych teł etnicznych. Ona spojrzała na raport raz jeszcze. Co to? Jest tam coś jeszcze? To wygląda, jakby mieli zacząć nowy eksperyment transplantacji wspomnień. Bezpiecznie było założyć, że eksperymenty miały coś wspólnego z wehikułem czasu. Próbowały wymusić otwarcie czarnej skrzynki wspomnień Curisu, żeby dostać informacje o wehikule czasu. Nawet jeżeli nie mogli dostać hasła do laptopa z Amadeusa, jeżeli mogli dostać się do jej wspomnień bezpośrednio, to dałoby im wszystko, czego potrzebowali. To było jakby... To było zupełnie jak to, co się stało z Kadari w ostatniej linii świata, ale na bardziej zaawansowanym poziomie. O kurde. Naszym priorytetem jest teraz znalezienie danych co do wspomnień Curisu. Daru, myślisz, że tam są? Wziął myszkę od Macho i westnął. Nope. Nic z tego. Nic nie widzę. Co tu się działo? Czy Stratfor nie ukradł danych Amadeusa z Victor Chondria? Jest to ciekawe, może te wspomnienia już w kimś są. Serwery uniwersytetu są bardzo podejrzane. Ten z zamkniętym folderem. Co oznaczało, że oni pracowali bez kradnięcia danych? Czy oni zhakowali to tak jak my, czy... Jaki jest plan? Wierzymy Macho. Daru, wpuścisz nas? Mogę, ale to będzie trudne. Jak długo to zajmie? Nie jestem w stanie powiedzieć. Może dać więcej niż 12 godzin. Jeżeli Daru tak powiedział, to musiało być naprawdę mocno chronione. A jeżeli mnie złapał na hakowaniu w połowie, to koniec. Musieliśmy zhakować to, żeby pozbyć się danych co do wspomnień Curisu. A do czasu, kiedy Daru skończy, musimy rozkrajać Stratfor. Problem było jak? Co się dzieje z moją lokacją, z danymi mojej lokacji, kiedy gadam przez Amadeusa? Wszystko jest narywane, oczywiście, ludzie, którzy mają program Amadeusa, to widzą, czyli tak właśnie, to jest takie chaos, to jeszcze potwierdzenie, nie pamiętam, czy to było już
chociaż raz mówione bezpośrednio, ale to jest ostateczne potwierdzenie. Oni szpiegowali, dowiadywali się o tych różnych rzeczach poprzez Amadeusa. Tak myślałem. Pytanie brzmi, czy mam się z nimi kontaktować, czy nie? Po pierwsze, muszę zobaczyć, czy ta apka w ogóle działa. Jeżeli tak, miałem pomysł. Maho? Możecie poprosić o coś szalonego? Oho. Minął cały dzień, odkąd rozpoczęła się operacja. Daru wciąż nie udało się włamać do folderu. Na całe szczęście, nie wykryli go jeszcze, ale to nie oznaczało, że jesteśmy bezpieczni. Kiedy Daru wykonywał swoją pracę, skończyłem swoją, ale następnie podałem resztę Maho. Moje akcje mogą się zmienić w przyszłości. Moje akcje może już zmieniły przyszłość, ale my wciąż musieliśmy wykonać naszą pracę. Suzuha skrzyżowała ramiona z napiętym wyrazem twarzy. Była taka już od jakiegoś czasu. Na pierwszy rzut oka ona wyglądała spokojnie, ale widziałem, że tak klepie, tak tapuje się w ramię swoim palcem wskazującym. Palcem wskazującym. Wujku, czy naprawdę nie mogę nic zrobić? No co byliśmy gotowi, żeby zatrzymać trzecią wojnę światową? To musiało ją męczyć, że nie było nic, nie było sposobu, żeby mogła nam pomóc. To musiało być zatrzymane tak szybko, jak to możliwe, ale ona mogła tylko czekać. Była sfrustrowana i była na skraju. Ale... to tyczyło się też każdego innego. Poczekaj jeszcze trochę. Daru i Maho dają się wszystko. Kiedy Maho ukończyła to, o co ją poprosiłem, będzie pewno coś, co możemy zrobić. Ja przyniosę coś słodkiego do jedzenia, nie? Słodycze są świetne, kiedy się jest zmęczonym, nie? O, więc ja też pójdę. Luka, czyli Luka i Fresido. Kiedy ta dwójka wstała, rutyna do pracowni się otworzyła. Maho drgnęła lekko, kiedy wszyscy patrzyli na nią, ale szybko się uśmiechnęła. Następnie to bardziej przemyślała i starała się wyglądać bardziej poważnie. Boże. Nie musieliście mnie prosić, żebym robiła to wszystko na raz, prawda? Przepraszam, więc skończyłaś? Zrobiłam to, co mi powiedziałeś. Chyba. Mikrofalówka na tyłach była podłączona do innego headsetu niż ten, który widziałam w zeszłym roku. To był ten sam, którego używała, żeby zabrać moje wspomnienia. W ten sposób była w stanie skończyć to w tak krótkim czasie. Maszyna do skoków w czasie, więc została skończona, a więc... nawet jeżeli nie miałem czasu, żeby skoczyć... nawet jeżeli miałem skoczyć w czasie, z przyszłości, mogłem wrócić się co najwyżej 48 godzin. I to też. Zaoferowałem parę... smartphones? Gadżety były naszą, będą naszą sekretną bronią w nadchodzącej walce. Kazałem Maho je zrobić. Używają prostego AI, żeby stworzyć pseudo-odpowiedź, algorytm pseudo-odpowiedzi, który oszukałby oponentów, wrogów. Wow, nie wierzę, że udało ci się zrobić AI w tak krótkim czasie. Przecież ty mi powiedziałeś, żebym to zrobiła. Jej twarz wyglądała na zmęczoną. Miałam program głosowy, który używałam do Amadeusa, więc byłam w stanie zbudować go szybciej. I to wciąż nie jest wszystko. And this isn't anything else. I to nie jest tak, chociaż trochę tak skomplikowane jak AI. Naprawdę myślisz, że możesz oszukać ją przy pomocy tego? Mówimy o Kurisu. Musimy oszukiwać ją przez krótki czas. Musimy tylko zrobić to, żeby Daru mógł w spokoju hakować. Celem było zdezorientowanie Stratfor. Nie musieliśmy prowadzić drugiej rozmowy. Musieliśmy tylko utrzymać ją przez krótki czas i zakończyć ją krótko potem. Nadszedł czas, żeby zacząć. Ale na początku... zrób to, jak dyskutowaliśmy. Wysłałem przycisk wyślij, który wcześniej, do wiadomości, którą wcześniej przygotowałem do Maeki Kiryu. Kiedy to zostało skończone, obróciłem się w stronę grupy. Wytłumacz operację. Suzuha, Mayuri, Ferris i Lukako. Zaoferowałem im telefony, które dała mi Maho. I'm going to have you pair off. Macie się dopasować?
w parę w sensie dobrać. Zróbcie, weźcie te telefony i pochodźcie po mieście. Lepiej byłoby mieć pary, tak daleko od siebie, jak to możliwe. Ktoś może wziąć Chuo Line, a pozostała grupa może wziąć Yamanote Line. Bądźcie w kontakcie i używajcie apki na telefonach nazwanej Amadeus. Kiedy Daru hakował, opuściłem Akihabara i próbowałem skontaktować Amadeusa z stacją Tokio. I to zadziałało, Kurisu odpowiedziała. Od razu się rozłączyłem, ale byłem tylko pewien. Apka wciąż działała. To jest ciekawe. Ciekawe, skąd ona bierze dane tak naprawdę, jeżeli ona... Patrzcie, musiałem poprawić tutaj. No to bym też poprawił, ale nie wiem, czy da mi się. Jeżeli ona tak naprawdę teoretycznie, czysto teoretycznie jest usunięta. W sensie, ona jest teraz jakby... No, nie jest na serwerach, z których my mamy apkę, więc jest ciekawe, jak to tak naprawdę działa. Okej, udało mi się. Raczej tutaj muszę miejsce zrobić. O, tak o. Także jestem ciekaw, na jakiej zasadzie to działa, tak technicznie bardziej. Co zrobimy, kiedy będzie działała? Amadeus jest AI zrobionym przez ze wspomnień dziewczyny o imieniu Kurisu Makise. Oszukamy ją. Zgadza się, naszym celem było oszukanie Kurisu. Kiedy skontaktujemy się z Amadeusem, wróg będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Moim planem było wykorzystać ten fakt. Oho. Kiedy włączysz Amadeusa, zacznie to rozpocząć też odpali też inny program. Jaki inny program, nie? Możesz tapnąć ikonkę z literką S? Tutaj? To, nie? Mariusz tap na jej telefon. Witam, to ja. O, to głos Karina. Spróbuj z tym pogadać. Co tam, nie? Nic wielkiego. Chciałam pogadać z tobą trochę. A ja, Karina. Wow, ona automatycznie odpowiada, co? Luka już by chciał jeden egzemplarz. Poprosiłem Macho o zrobienie prostego programu, który wykrywał słowa i frazy w rozmowie i odpowiadał z ustawionym wzorem. Można to nazwać taką sztuczną nieinteligencją. To jest bot zrobiony przez Okarina i mnie. Nazywam go Salieri. Dzięki słynnemu filmowi Salieri był znany jako taki mniej ważny człowiek z kompleksem mniejszości, ale w rzeczywistości on był bardzo utalentowanym kompozytorem. Wydawało się trochę nieczesne, żeby prawdziwy Salieri dawał swoje imię dla czegoś takiego jak to, ale nie było za bardzo czasu, żeby teraz się tym martwić. Kiedy aktywujesz Amadeusa, nasz bot będzie ustawiony, żeby automatycznie odpowiadać. Innymi słowy, możemy sprawić, żeby ktoś myślał, że gada z tobą? Zgadza się. Zarąbiście, że też proto garnęli. To znaczy, że Amadeus pomyśli, że ja jestem tam, gdzie jest no jakby miejsce rozmowy. Podobałoby mi się, żeby mieć więcej takich terminali, ale skoro Amadeus potrzebował telefonu, żeby być zarejestrowanym w systemie, nie było zbyt wielu, których mogłem użyć. Miałem tylko mój telefon i Macho, ale krótki czas to było wystarczające. Oczywiście telefon Macho miał swoją wersję Salieri. Była też wiadomość, którą wysłałem na Rinę Moeki. Plan był taki, żeby rozsiała informacje wskazujące, że Macho i ja mamy laptop Kurisu i dysk twardy. I nawet jeżeli oni zrobią eksperymenty na pamięci, to nie będą mieli jak położyć na tym dłoni. Prędzej czy później oni odbiorą tam nadrobią tą informację. I przyjdą jakby wezmą się za mnie wszystkim, co mają. Amadeus był w ich dłoniach. Jeżeli lokacja danych Amadeusa powie im, że ja tam byłem, to przyjdą nas szukać. A nie idziemy tutaj przez cały czas. My w ogóle nie będziemy tutaj. No i pojawił się... gdzieś telefon, tam wezwanie z jakiegoś innego zupełnie miejsca. And then... dostałem telefon z zupełnie innego miejsca i pójdę tam, tak? Header też pójść tam. Plan był taki, żeby trzymać ich zajętych tym i żeby nie patrzyli na hakowanie serwera. To jest twoja misja.
Wszyscy pokiwają głową, wasza misja. Powiem raz jeszcze, musicie być absolutnie... Nie patrzeć w oczy Amadeusa przez dłuższy czas. A kiedy to się stanie? Rozłączać się i ruszacie. Jeżeli coś się stanie, wołajcie mi od razu. Musicie to zrobić nieważne co, łapiecie? Ale, brutalny lider. A co ja powinnam robić? Mary podniosła dłoń, wahając się. Znają twoją twarz, powinnaś zostać tutaj. Ale ja też chcę pomóc. Nie chcę siedzieć bezczynnie, kiedy mamusia i wszyscy pomagają. Cóż, to jest problem. Proszę, Karin, pozwól mi też pomóc. Rozumiałem, jak ona się czuła, a wciąż nie mogłem jej narazić. Przykro mi, ale... Kagari, no już będzie dla ciebie ciężko pracowała, więc będzie tak, jak Karin powiedział, dobrze? Mamusiu... Okej, jeżeli tak mówisz, mamusiu... Wydawało się być dla niej wystarczające. Okej? Wujku, nie powinniśmy ukryć Kagari gdzieś, aż to się skończy? Może, ale gdzie? Jeżeli ukryjemy ją, to będzie musiało to być albo dom Lukako, albo miejsce Feris. Może moja kryjówka? Kryjówka? Masz kryjówkę? Mam ich dużo, dzięki mojej pracy. Jeżeli chcesz jedną, może być twoja. Chłop sobie kryjówkę nam oddał. Ale super. Okej, więc postawione. Pasuje ci to Kagari? Tak. Okej. Problem był taki, że nie mogłem zostawić Kagari samej. Czy jest coś, co mogę zrobić? Co to? O! Ciekawe. Obróciłem się i zacząłem w pewnym momencie, że Yuki weszła do pokoju. Yuki? Hashida dał mi klucz do laba. Ona pokazała nam klucz w dłoni, przepraszając. I zeszłej nocy zadzwoniłem do niego i wydało się być bardzo zajęty czymś, więc przyniosła mu przekąski. Odłożyła klucz i pokazała nam się... Za nam jakby zdjęcie, znaczy nie zdjęcie, tylko logo tej pobliskiej cukierni? Nie wiem, co się dzieje, ale mam nadzieję, że będzie coś, co by mogła... Ale nie możemy się w to zamieszać. Nie. Ona musi zostać z Kagari. To będzie w porządku. Oj, czy będzie na pewno w porządku? Zanim pomyślałem, że to może Yuki zatrwała... Wcześniej myślałem, że to może Yuki zatrwała lab, ale patrząc na to, to było mylne. Jeżeli ona jest kobietą w stroju motocyklowym, nie było potrzeby, żeby robiła coś tak wyszukanego. Ona mogła po prostu użyć fartu, że była w tej samym kręgu co Kagari, żeby zaprosić ją gdzieś i porwać ją. Nie było potrzeby, żeby ryzykować, atakując lab. Dzięki. Okej. Yuki. Możesz zostać z Kagari. Czemu mi się klika? Chcę, żebyś została w kryjówce Daru aż do tego, aż to wszystko się uspokoi. Oni cię inaczej cię usłyszą. Kiedy wszystko się uspokoi, powiem ci, co się dzieje. Okej. Dobra, umowa w sumie. Yuki pokiwała głową. Teraz wszystko było gotowe. Spojrzałem na wszystkich w labie. Okej. Teraz tylko słucham planu i... Poczekaj, Okarin. Nie chcesz się pożegnać z Kurisu? Pożegnać. Amadeus była sztuczną inteligencją. Ona była sztucznym bytem, nie sam u Kurisu. Pożegnać się, okej? Okay? Byś to nie żałował. Mary podziwała głową... Where the phone? Mayuri... Oddała telefon, który jej właśnie dałem. Nie wiem, co się przetłumaczyłem na początku. So. Masz rację. Dacie mi jeszcze minutkę? Okej. Okay. Zostawiłem Mayuri oraz Lukako ze sobą i poszedłem na most Akihabara. Jeżeli bym zrobił kontakt z Amadeusem, ona wiedziałaby, gdzie... Jeżeli podejmę kontakt z Amadeusem, ona będzie wiedziała, gdzie jestem. Dlatego wybrałem to miejsce. To było pierwsze miejsce, gdzie pozwoliłem Kurisu zobaczyć, jak słaby byłem. Wtedy, kiedy wszystko wydawało się być najmroczniejsze. Van z reklamą minął.
puszczając jakąś tam operową muzyczkę, bardzo głośno, która bardzo się gryzła z tym, z tą świecącą farbą, którą był posmarowany. Poczekałem, aż przyjedzie, zanim tapnąłem ikonkę Amadeusa. Pokazała się od razu. Dużo minęło. Racja. Myślałem, że o mnie zapomniałeś. Nie zapomniałem. Nigdy bym nie zapomniał. Byłem zajęty. Jak wiele pożegnań już przekazałem. Żegnałem się z nią ciągle i ciągle, ale nigdy się do tego nie przyzwyczaiłem. Więc, co tam dzisiaj? Chciałem cię coś zapytać. Co? Chcesz znowu wiedzieć, czy jesteś w stanie zrobić wehikuł czasu? To był żart. Mów dalej. Hipotetycznie, jeżeli byś miała oddać swoje życie, żeby ocalić przyjaciela, zrobiłabyś to? Nie jestem pewna, czy rozumiem, do czego zmierzasz. Odpowiedz mi, proszę. Ona musiała być w stanie wykryć z moich słów i wyrazu, że byłem poważny, ponieważ ona też zaczęła wyglądać poważnie. Przyjęła taki poważny wyraz twarzy. Ta przyjaciółka to ktoś dla ciebie ważny, prawda? Tak. Jest wiele rzeczy, które chcę zrobić. Wiele rzeczy, które muszę zrobić, ale... Nawet jeżeli mogłabym sprawić, że ta przyjaciółka i ludzie wokół mnie byliby szczęśliwi, może bym to zrobiła. Urisu. Przepraszam. Nigdy mi się to nie wydarzyło, więc mogę sobie to tylko wyobrażać, co oznacza, że nie mogę dać ci prawdziwej odpowiedzi, ale... Jeżeli byłaby jedna osoba, która by mnie zapamiętała, jeżeli byłaby wciąż jedna osoba, która by nie zapomniała... Tak siak, zapomnij o mnie, zapomnij o tym, co się stało dzisiaj i o wszystkim, co będzie dalej. Teraz chcę. Nie mogę zapomnieć. Ha? Nigdy. Nigdy nie zapomnę. To była przysięga. Przysięga, żeby przejść przez czas, który miał nadejść. Okabe? Przepraszam, że zadaję te głupie pytania. Nie, nic się nie stało. Czy coś się wydarzyło? Nie, to nic. Patrz jak pa. Czekaj. O nie. Przecież bym miała cię nigdy nie zobaczyć. Rinsu. To nieprawda. Oczywiście, racja. Nie wiem, skąd ten pomysł. Zobaczymy się jeszcze raz, obiecuję. Tak. Zgadza się. To nie było na zawsze pożegnanie. Zobaczę ją jeszcze. Więc nie żegnam się. Nie aż nie zobaczę jej ponownie. Trzymaj się. Tak, trzymaj się. Urisu. Nie miałem pojęcia, jak długo to zajmie. Ale dotrę do ciebie. Obiecuję. Wróciłem do Majuri i Lukako i oddałem im telefon. Pożegnałaś się? Tak. Liczę was. Patrzyłem, jak one znikają w tłumie na peronie i wróciłem do labu. Van wciąż grał głośną muzykę, kiedy przyjeżdżał ulicą. Co ten Van? 5 godzin minęło, odkąd operacja się rozpoczęła. Jeden dźwięk w pokoju to były palce Daru straczące po klawiszach. Jak idzie, Daru? Chyba nas się znaleźli. Długo to jeszcze zajmie? Przynajmniej 3 godziny. To chyba nie było takie łatwe. Daru musiał być wykończony, ale wciąż pracował. Mayuri i reszta wysyłała ciągle wiadomości. Mayuri sparowała się z Lukako, a Ferry z Suzuchą. Skoro znali się tak dobrze, świetnie sobie radzili, pracując razem i biegając po Tokio. Suzucha powiedziała mi, że ona widziała dziwnie wyglądających typów parę razy, a Mayuri wysłała mi wiadomość mówiącej, że wzięli przyjęte. Póki co, operacja była sukcesem, bez skrzywdzenia kogokolwiek. A nie spodziewałem się, że to potrwa tak długo. Chciałem, żeby wspomnienia Kurisu zostały usunięte tak szybko, jak to było możliwe, ale ostatecznie moim jedynym wyborem było poleganie na Daru. Przepraszam cię za to, Daru. Obiecałeś, że to nie powiesz, kolego. Przypomniałem sobie, jak on wyglądał za 25 lat. Nawet jeżeli to była odległa przyszłość, on wciąż był moim przyjacielem. Karin, mogę cię na chwilę? Aż do niedawna Maho odpoczywała, żeby jakoś się zaleczyć po tym zmęczeniu, a w pewnym momencie ona musiała wstać. A? O co chodzi? Pójdź na to. Ona podała mi stertę papierów. To był wydruk raportu Stratfor.
Ona musiała przyglądać się, kiedy się obudziła. Co to? Lista eksperymentalnych obiektów Stratfor. Shina Kagari. Nie wiem, zapewne, który z tych nazw jest jeszcze jest jakimś innym nawiązaniem? Sylvia Guinness, Thelma Comerbord. Nie zdziwiłbym się, jakby tutaj było jeszcze inne nazwisko z innego, tak naprawdę, z innej gry tych twórców. Były tutaj rzędy imion, płci, wieków i innych informacji. Spójrz tutaj. Wskazane, mam palcem na jedno z imion. Było tam Shina Kagari. Shina Kagari? Wszystko się zazębia, stąd się dowiem więcej niż z jej zakończenia. Ona była jedną z świnek doświadczalnych Stratfor. Oczywiście, wiedziałam, że jest taka możliwość. Dlatego jej szukali. Dlatego miała wspomnieć Kurisu, ale wciąż to była jedna rzecz podejrzewać, a inna być pewnym. Ale nigdy nie udało im się dojść do ostatniej fazy eksperymentu. Na to wygląda. Podobno uciekła przed tym, jak mieli szansę. To pewnie te pozostałe zakończenia to były tam, gdzie ona była w stanie dotrzeć do tych ostatecznych... do ostatecznej fazy. To mnie bardzo pocieszyło. Jeżeli Kagari wciąż miała wspomnienia Kurisu, zacznijmy powtórzyć to, co się stało w ostatniej linii świata. To musiał być inny efekt tej linii zmiany linii świata. Ale wciąż nie było wątpliwości, że ona była w dłoniach Stratfor przez lata. I ona była obiektem wielu eksperymentów podczas tego czasu. Trochę jestem zmartwiona. Maho musiała myśleć. To samo co ja. Kagari była sama z Yuki w kryjówce daru w tym momencie. A kto mnie dzwoni? Kto do mnie dzwoni? Jestem zajęty. Dzwonienie nagle przerwało naszą rozmowę, a dochodziło z telefonu daru. Ale Bengier. O, to Omaneshi. Ciekawe, co się dzieje. Miałem złe przeczucia. Oho. Tak, halo, Omaneshi, co tam? Co się stało? O? Kagari-tan, co? Co się stało z Kagari? Ona mówi, że jej nie ma. Co? Amane jest podejrzana. Złapałem telefon z jednej rąk przyłożyłem do ucha. To ja, Okabe. Czy Kagari naprawdę zniknęła? Okabe, przykro mi, byłam tuż obok niej. Co się stało? Ktoś ją porwał? Nie, Kagari wyszła sama. Próbowałam ją zatrzymać, ale ona była teraz silna. Sama? Co się działo? Czy Yuki naprawdę... Nie, to niemożliwe. Jeżeli Yuki pracowała dla Stratfor, to nie dzwoniłaby do mnie. Ale dlaczego Kagari wybiegła sama? Możesz przyłączyć ten głośnik? Chcę też to usłyszeć. Włączyłem przycisk do przełączenia telefonu, połączenia na głośnik. Yuki, powiedz mi więcej o tym, co się stało, zanim Kagari wybiegła. Czy było coś dziwnego? Nie, gadałyśmy. Czy zobaczyłaś albo usłyszałaś coś podejrzanego? Nie, o chwila. Teraz, kiedy o tym myślę, usłyszałam jakąś dziwną muzykę z zewnątrz. Jakby jakiś jingle z reklamy Vana. Pamiętam to, ponieważ to było naprawdę głośne. Van z reklamą? To dlatego o tym Vanie było wspominane. Czy to był ten, który... Czy to był ten sam, który widziałem po południu? To jest to. Przeczytałem o tym w tym pliku. To był jeden z eksperymentów Stratfor. Eksperyment tyczył się prania mózgu. Prania mózgu? Ona mogła mieć wyprany mózg, żeby zachowywać się w pewien sposób, jeżeli usłyszy zaprogramowane źródło muzyki. Tylko Tarda się wytłumaczy, dlaczego wybiegła sama. Ta piosenka zwana to było K6205 Magic Flute. Wysłany, żeby lead Kagari Astray, żeby zmylić Kagari, jakby ją wybić z rytmu. W pliku było też napisane, że ona była idealną kandydatką do eksperymentów i że wciąż jej szukali. Cholera! Pewnie mieli wany takie jak te w całej Japonii, nie tylko w Akihabarze. I ona wpadła w ich pułapkę. Co robimy, Okarin? To było oczywiste, że Stratfor szukał Kagari. To oznaczało, że oni... Jedyne, co mogliśmy zrobić, to... Oho, i wtedy było kolejne połączenie. Tym razem to był mój telefon. Peris przygotowała parę telefonów do mojego użycia w tej operacji. Jeden z nich był, żeby dzwonić do wszystkich. Jeden dano Kagari. I... Telefon pochodził od telefonu, który został dany Kagari. To prawdopodobnie była ona. O ja, kto to odbierze? Co to może być?
Rintaro Okabe, zgadza się. Cyfrowo zmieniony głos sprawił, że dzwoniąca osoba była jeszcze bardziej niepokojąca. Tak, zgadza się. Kim jesteś? Mamy Kagari Shinę. Nie muszę ci mówić, co zrobić, czego chcę, prawda? Laptop, Kurisu i dysk. Daj mi czas do zastanowienia. Zastanowienia? Zastanowienia nad czym? Do wymiany dojdzie jutro. Powiemy ci, gdzie i jak dokładnie. Rozłączyli się. Oj. Znaczy on się rozłączył, ten sprawca się rozłączył. Chcę zamienić ją za komputer, który jest dysk. Więc co jest plan? Nie wierzę, że Kagari została wyprana. Zucha zaciskała zęby z frustracji, kiedy ona nas słuchała. Wróciła od razu po telefonie. I zawołałem też Michael Kiryu do laba. Chcę waszej szczerej opinii. Jeżeli zrobimy to, czego chcą. Czy oddadzą Kagari? Nie. Maeka dała szczerą opinię. Szczerzej na temat i szybko. Zgadzam się. Będą używali brudnych zerywek, jak... jeżeli używają brudnych zerywek, jak pranie mózgu. Jeżeli nie potrzebują, to ją zabiją. Mogą też zabić ciebie. Jeden powód, dla którego... dzwoniliby konkretnie do mnie, jest taki, że oni wiedzieli, że mam informacje, które chcieli mieć ukryte. Po tym, co przyszedłem, mogę bezpiecznie założyć, że nie okażą żadnej łaski. I oni gonili to, co Kurisu zostawiła za sobą. W sensie tego szukali, co Kurisu... takie spuścizny Kurisu. I wspomnienia, i jej własności. Nie chciałem, żeby powodowały więcej wojen. To oznaczało, że była tylko jedną rzecz, którą mogłem zrobić. Musimy tam wpaść i ją odzyskać. Wow. Było niebezpieczne, ale to był jedyny sposób. Mayuri i reszta wciąż byli i walczyli. To oznaczało, że oni wciąż powinni myśleć, że biegają gdzieś po mieście. Wpaść? Nawet gdzie oni są. Wiem. Naprawdę? Wujku, kiedy ty? Cudzucha, pomożesz mi? Okidoki. Spojrzałem na Maekę, która pokiwała głową. Ja nie pójdę tak daleko. Tak myślałem. Już i sam. To zbyt niebezpieczne. Nie. Może tak będzie bezpieczniej niż pójść z dużą grupą. Wiedziałem, że przeznaczenie... nie pozwoli mi jeszcze trochę umrzeć. Nie powiesz innym, racja? To prawdopodobnie by ich zmartwiło. Daru, pracuj dalej nad tym zamkniętym plikiem i zostaw telefon włączony. Uki-duki! Wujku, tutaj. Cudzucha podała mi półautomatyczny pistolet. Glock 17, o, to grał w CSA, ten wie, co to za spluwa. Półautomatyczny pistolet wytworzony przez austriackie zespoły do wytwarzania broni, Glock. Jest to cywilna wersja tej oficjalnej broni austriackiego wojska PI-80. Ma 9 mm kaliber i 17 plus 1 w komorze naboi. Rama jest w pełni plastikowa. Jej rewolucyjny design ma duży efekt na przyszłe technologie wojskowe. Staram się przypomnieć, czy w CS-ie też ma tyle naboi. Wydaje mi się, że w CS-ie ma trochę więcej. Chyba, że to jest Glock 18 w CS-ie. Może to w ogóle nie jest Glock. No nie wiem, tak luźne skojarzenie. W CS-a rywam, więc... Chroń siebie, jeżeli musisz. Zawahałem się, ale zdecydowałem się go przyjąć. To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy miałem broń. Trzymałem broń i była znacznie cięższa niż się spodziewałem. Dobrze o nim świadczy poniekąd. Światła wciąż były na budynku w czym? W Kandzie? W Kandzie. Nawet o tej godzinie brama była otwarta. That's how... Takie były już koledze. Jak się spodziewałem, weszliśmy do środka bez problemu. Kagari jest tutaj? Tak, powinna być. Jeżeli informacje Daru z 2036 roku były poprawne, baza Stratford była tutaj w moim uniwersytecie w Tokio Denki. Parę budynków okupowanych... okupowało szkolny kampus Kandy. Budynki 1...
Budynki 1, 5, 7 i 11 przez 15? Nie jestem pewien. Dobra, to są jakieś numery. Budynki 5, 6, 10 i 15 były rozsypane po otaczającym sąsiedztwie, ale pozostałe były w odizolowanym obszarze. Jedyne dwa w tym podziemiu to były 11 i 15. I czułem, że baza Stratfora była tutaj, w budynku 11. To nie był tylko budynek z najnowszym wyposażeniem, ale to była też... Ale było po prostu sporo budowania z 17 piętrami i dużo więcej ruchu idącego w tą i w tamtą. Nie wiedziałem, jak wielu ludzi pracowało dla Stratfor, a przynajmniej niektórzy z nich pilnowali mnie. To oznaczało, że to miejsce będzie mniej chronione niż zawsze i... Miałem ze sobą Suzuchę, to było do zrobienia. No z Suzuchą myślę, że najbardziej. Tędy. Poprowadziłem Suzuchę prosto na schody. Były trzy windy w tym budynku, ale Suzucha zdecydowała, że wzięcie ich byłoby niebezpieczne. Mogły być potencjalnie zaminowane. Jakoś zatrapowane. Problem było to, co jest poniżej. Było ponad 20 pokoi różnych rozmiarów w dwupiętrowej piwnicy. Która z nich będzie bazą? Wujku, tędy. Wiesz gdzie iść? Przypomniałem sobie. Infiltrowałem to miejsce już raz. Gdy byłam tutaj, miejsce było rozpadające się, a zewnątrz wyglądało, jakby było całkowicie inne, ale jestem to pewna. Suzucha lead me down the corridors. Suzucha poprowadziła mnie korytarzami bez zawahania. Z jej bronią w dłoni i biodrami gotowymi jakby obniżyć na kolana każdego, żeby nie hasać za bardzo. Ona wyglądała jak kot. Stanęła przed jednym z dużych pokoi i pociwała do mnie głową. Nie wydawał się różnić od reszty, ale nie było na nim plakietki z imieniem. To miał być duży pokój z generatorem, jak sobie przypominam. Ocalę Kagari. Chronić siebie, wujku. Racja. Wziąłem Glocka z mojego belta. Był ciężki w moich dłoniach. Suzucha nauczyła mnie, jak to używać, ale nigdy nie strzelałem wcześniej. Nie byłem pewny, czy będę w stanie. Ale to wciąż będzie dobry blef. Tędy. Trzy, dwa, jeden. Bum! Potem skończyła odliczanie Suzucha, strzeliła w klamkę, kopnęła drzwi i wbiegła do pokoju. Zrobiła to jednym płynnym ruchem. Pobiegłem za nią i zdałem sobie sprawę od razu, że coś było nie tak. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, był smród. Był taki żelazny smród, na tyle mocny, żeby chciał ci się zżygać. Krew. Podłoga tego piętra była pokryta krwią. Były też ciała. Czwórki albo piątki z nich. Oczywiście Suzucha nie zrobiła tego. To było zupełnie jak wtedy, kiedy dotarliśmy tutaj. Co tu się dzieje? Suzucha powoli pracowała, czy starała się dojść naprzód. Szedłem za nią. Niektóre z ciał były japońskie, a niektóre były amerykańskie. Poczuł się ciągnął i ciągnął. Duży mężczyzna leżał twarzą w dół, obok do połowy otwartych drzwi. Obok niego była, albo była pewnie. Doktor Reyes, jesteś wcześniej niż się spodziewałem, Rintaro. Nie ma szans. Głos, który mówił moje imię, był Volaptus and Feminin. Feminin to oczywiście kobiecy, a Volaptus? Coś pisze? Voluptus. Zmysłowej kobiecy. Arcyn był zagraniczny. Doktor Reyes? Wiesz się, że jesteś w dobrym zdrowiu. Dlaczego? Przyszłam tutaj po coś swojego. Oho. Doktor Reyes obróciła się niczym tancerka. Rari była usadowiona za nią. Rari! Co się dzieje, Rari? Nie może nas usłyszeć? Były jakieś dziwne, mechaniczne urządzenia, przyjaciele. Jorner bardzo wołałem jej imię,
Ona się nie ruszała. Ale w jakimś sao. O Boże, ona śpi tak spokojnie. To byłoby nieczęste, żeby ją budzić. Jej uśmiech był ostry i zimny. Całkowicie brakowało w nim ciepła, które widziałem, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Uważaj, ona jest wojskowa. Zucha miała już wyciągniętą broń i celowała do Reyes. A Reyes nie wydawała się być zmartwiona nawet trochę. Wojskowa? Noji? To powiedział, teraz kiedy o tym myślę. Ta grupa szukająca Kagari była z zachodniego wojska. I zastanawiam się, czy normalny szpieg przyjąłby oddałby życie. A ty kim jesteś? Oddaj Kagari? Chyba oddaj Kagari. Też się zastanawiam po prostu Reyes, ale Stien w tym żyje. No bo on został odwalony w tej drodze po drugiej. Też idący z tej odnogi. Podoba mi się ta twarz. Wiedziałem, że jest ktokolwiek w Japonii z taką twarzą. Może zacznij od podania mi swojej broni. Jeżeli to nie zrobisz, Kagari-shina, zginie. Wiesz? A nie mam wyboru. Kiedy ona zginie, ty też zginiesz. Rozumiem. Ale jestem tylko częścią większej organizacji. Zabicie mnie nie zmieni niczego. Suzuha. Suzuha położyła broń przy stopach, sfrustrowana. Dobra, dziewczynka. Teraz stań z rękami za głową. A więc, Rintaro? Ja powiedziałem ci, na czym polega deal. Wiosło się? O Boże. Ara. Ależ ciebie niegrzeczny chłopiec. Jeżeli ich nie przyniosłeś, to nie pozwolę ci wziąć Kagari-shinę. Powiedziała, że Kagari spała, ale kiedy spojrzałam bliżej, zobaczyłem, że jej powieki nie były w pełni zamknięte. Z tego, co byłem w stanie wyczytać z jej oczu, były puste i pozbawione światła. Co ty zrobiłaś, Kagari? Niestety, jeszcze nic. Po prostu zagrałem kursankę, której używali wraz z nią. A jeżeli nie zaakceptujesz mojej wymiany, to może powinno zacząć. Ona coś zrobiła z policzkami Kagari, takie potarmosiła. Aha, potarmosiła bronią, to nie jestem w stanie wam to pokazać. Spojrzałem ekstazy w oczach. Trwałem laptop Kirisu i dysk twardy gdzieś w specjalnym miejscu. Jeżeli nie oddasz mi Kagari, nie powiem ci gdzie. Pozwól Kagari odejść. Rosjacy są bez celu, Rintaro. Jeżeli... you are not going to... Jeżeli nie dasz mi tego, czego chcę, to zrobię to po swojemu. To nie była groźba, czy blef. Reyes zachowała się, jakby była to codzienna rozmowa. Z całą tą krwią i flakami wokół nas... Somehow amazing. No dzięki temu było po prostu nawet bardziej trippy. Czy ty to zrobiłaś? Tak. Jeżeli nie byliby głupi, może udałoby się pożyć trochę dłużej. Szkoda. Dlaczego zrobiłabyś coś takiego? To proste. Dowiedziałeś, kim naprawdę jestem. Kim naprawdę jesteś? Pamiętasz, co ona powiedziała? Że jesteś z wojska? Jestem też naukowcem. Durpa. Dupa? Nie, żeby to coś dla ciebie oznaczało. A, to zdziwisz się, bo DURPA to fikcyjna amerykańska American Defense Ultimate Research Project Agency, czy taka amerykańska Defense Ultimate Research... Ultimate... No tak jakaś agencja, no nie jestem w stanie to przetłumaczyć dobrze o polski, ale no jest taki skrót, właśnie DURPA, Defensive Ultimate Research Project Agency. Stworzona, żeby adaptować ostatnie technologie do celów wojskowych. It works energy. To raportuje bezpośrednio do prezydenta Stanów Zjednoczonych.
i sekretarza bezpieczeństwa. It is... jest zarządzany przez około 300 ludzi. Wiele z nich nie jest jakimiś świrami wojskowymi. And since it reports... A skoro to się zgłasza bezpośrednio do sekretarza bezpieczeństwa, to jest trzymane daleko od militarnego wpływu. Badacze w Durpie mają bardzo szeroki pole do popisu, żeby gonić za projektami, które wydają się im być interesujące. Podczas dni predesor? Nie wiem, co jest predesor. Predesor? Poprzedników. Urpa. Była odpowiedzialna za rozwój Urpanet. To znaczy, że później trzeba mieć internet. A także Global Positioning System, czyli GPS. No to nie trzeba tłumaczyć. Durpa. Defense Ultimate Research Projects Agency? Nie ma szans, Dr. Reyes jest z nimi. Defense Ultimate Research Projects? Coś jakoś tam z badaniami obronnymi związane. Słyszałem głos Macho przez moją słuchawkę Bluetooth. Zostawiłem telefon podłączony do daru, tak żebyśmy mogli być w kontakcie, jeżeli byśmy potrzebowali. Ukorin, daj mi trochę więcej czasu. Kupić czasu jak? To będzie niemożliwe. Ale... poprosiłem Daru o niemożliwe wiele razy wcześniej. Teraz to moja tura. Nie mogłem pozwolić jej znów skrzywdzić Kagari. Suzuka straciła swoją broń. Byłoby ciężko zrobić to siłą. Musiałem czym się zająć. Jakieś pytanie zadać. Naukowczyni to zaraz będzie przez 200 godzin opowiadała o czymś. Dlaczego ktoś z wojska? Moja drużyna oryginalnie pracowała nad praniem mózgu. Praniem mózgu? Więc Kagari? Żeby było jasne, to nie ja to jej zrobiłam. To byli oni. Oni. Ona musiała mieć na myśli ludzi żyjących w podłodze. Tam na piętrze, nie wiem. Więc co, dlaczego przetłumaczyłem w podłodze? Bo mi się skończyło, they are in the walls, they are everywhere. Nie wiem, czy mogę w to uwierzyć. Dlaczego to wojsko chciałby prać mózgi ludziom? Nie było potrzeby, żeby pytać, ale musiałem kupić czas dla Daru, żeby skończył uhakowanie. Wiesz dlaczego? Chcemy żołnierzy, którzy zrobią dokładnie to, co im powiemy. Naszym celem jest zrobienie ultimate żołnierzy, którzy nigdy nie narzekają, którzy nie boją się śmierci i którzy z chęcią poświęcą się dla swojego państwa. No to tak widzieliśmy w sumie namiastkę tego na dachu. Nie ma w tym nic nietypowego. To było robione na całym świecie przez wieki. Ale wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że mogliśmy zrobić Ultimate Żołnierzy bez przechodzenia przez całe te pranie mózgów. Żołnierz AI. Żołnierz AI? Sama nazwa brzmiała jak tytuł taniego filmu science fiction. Ale to było jeszcze bardziej creepy. Rozumiem. Więc wszczepiasz sztuczną inteligencję do mózgu żołnierza? To pozwala wam produkować masowo wysoce inteligentnych i bardzo zdolnych żołnierzy. A jeżeli możesz zainstalować wspomnienia potrzebne do specjalnych zdolności również, masz całą armię specjalistów gotowych na każdą misję, którą sobie wyobrazisz. Zgadza się, Rintaro! Szybko łapiesz! A w przyszłości będziemy w stanie zrobić żołnierzy, którzy są zdolni do zaawansowanej współpracy przez grupową świadomość. Grupowa świadomość. Co sądzisz? Niesamowite, prawda? Nie możesz to zrobić, to jest złe. Wszyscy tak gadają. Martwiłem się, że Suzuka może skoczyć na nią w furii, ale ona zachowała całkowity spokój. Reyes była tuż obok Kagari. Nieważne jak szybka Suzuka była, bez broni Kagari była wciąż w niebezpieczeństwie. Gdybym wiedział, że Suzuka... Gdybym znał Suzukę... Jeżeli dobrze znałem Suzukę, ona obserwowała sytuację ostrożnie i czekała na okazję. Posłuchaj mnie, chcemy stabilności. Nasze wojsko jest jedyną rzeczą, która trzyma świat w spokoju. A jeżeli oni poświęcą się, żeby stać się żołnierzami, którzy mogą to umożliwić, na pewno nie będzie im to przeszkadzać. To było bardzo samolubne rozumowanie.
Nie było sposobu, żebym ja ani czterowiek inny mógł to zaakceptować, ale... Interesujące. Doktor Reyes. Bardzo mnie interesujesz, zdecydowanie. Kioma? Zacząłem spojrzenie Susuchy, które na chwilę na mnie skoczyło. Jej oczy wydawało się krytykować mnie, ale nic nie powiedziała. Rintaro? Nie nazywam się Rintaro. Moim zadaniem teraz było zająć ją, aż Daru włamie się do plików. To oznaczało, że czas na sztukę. Czas na działanie, w sensie czas na taką, na pokaz. Pokaz był częścią największego oszustwa, które mogłem zrobić. Taka była moja robota. Nazywam się Kioma Hyoin. Jestem mężczyzną, który zniszczy rządzące struktury tego świata i pochłonie go w chaosie. Co to za żart? Ja, szalony naukowiec, Kioma Hyoin. Przyznaję to, ty Reyes. Jesteś średnio szalona. Yo, co? Kioma Hyoin! Rintaro Kabe to tylko przybranie, które używam, żeby oszukiwać oczy tego świata. To jest moja prawdziwa tożsamość. Jestem szalonym naukowcem, który wstaje z popiołów niczym Feniks. Z czego ja słucham? Pobrzało ci, dzieciaku. Przez moment jej usta były w szoku, ale szybko odzyskała ten zuchwały uśmieszek. Ale ja nie mogę się wycofać. Reyes. Wiem, co zrobiłeś dotychczas. Zinfiltrowałeś Victor Kondra University jako profesor, żeby pracować nad projektem AI żołnierzy. I tam dowiedziałaś się o Amadeusie. Zgadza się? Tak, zgadza się. Amadeus był dosyć interesującym projektem. Ale to, co zainteresowało mnie bardziej... Ona podeszła do ciała obok niej, jakby to był obiekt, a nie człowiek. To były ślady, które zobaczyłam w... Kiedy zobaczyłam ślady... Ich zaangażowania... Kiedy zdałam sobie sprawę, spojrzałam na to, znaczy przyjrzałam się temu i znalazłam coś niesamowitego. Wiesz co znalazłam, racja? Wehikuł czasu, racja? Reyes? Uśmiechnęła się do mnie i pociwała głową. Rozumiem. Wehikuł czasu, niemożliwe marzenie ludzkości. Dowiedziałaś się z pracy, która opisywała, jak on się zadziała. I dowiedziałaś się, że jeżeli do niego wsiądziesz, to świat będzie u twoich stóp. Ale byłaś głupia. Każdy myśli tak samo. Głupia? Tak, głupia. Rządzenie światem? Pracowanie dla narodu? Pracowanie dla organizacji? To są cele małostkowych ludzi. Jeżeli użyjesz największego wynalazku w historii ludzkości do tych rzeczy, to jesteś porażką jako naukowiec. Jestem żołnierzem, a nie naukowcem. Przede wszystkim żołnierzem, a nie naukowcem. Zaoferowałam życie mojemu krajowi. W moim kraju... Mój kraj może rządzić światem. Przez to wszyscy do szachu. I to jest najlepsze dla świata i dla ludzkości. Jej głos podnosił się z ekscytacji. Dlatego nie mogę pozwolić, żeby żadne inne państwo było przed nami. Otrzymując rewolucyjną teorię, przed kimkolwiek innym możemy trzymać władzę świata w równowadze, tak jak jest. Możemy zachować świat w spokoju. To już jest straszne odklejenie, w sensie cel dobry, ale w taki porypany sposób, że głowa mała. Nie żebym pozwolić... Nie żebym zawieść kolejnego kraju, kolejnej firmy. Pozwolić im zdobyć... Nie możemy pozwolić innemu krajowi, a co dopiero firmie zdobyć tą technologię. Dlatego zabijać tych wszystkich ludzi? Powiem to raz jeszcze. Jesteś głupia. Rozumiem. Szkoda mi... Teraz co zrobiłam. Ona nie brzmiała, jakby miała to na myśli. Plan był taki, żeby... Let them go? Dać im odejść jakiś czas temu, a... Następnie zabrać dane, kiedy... Będą mieli wszystkie? Więc dlaczego ich zabiłaś? Jeden ze szpiegów nawalił. Więc obwiniłam się za to. Ale oni też są winni.
Durpa zatrudnia cywilów naukowców. Zaoferowała im pracę, ale oni byli chciwi i zaczęli mieć żądania. Stracenie talentów jest taką szkodą. Narożnik jej ust trochę się wykrzywił, kiedy mówiła. Ona chętnie do końca się tak czuła. Więc Rintaro Okabe, mam dla ciebie ofertę. Może będziesz pracował dla Durpa. Co? Wyglądasz na zaskoczonego. Jakbyś dlaczego ci to mówiłam? Długie monologi złoczyńców istnieją tylko w japońskich filmach o samurajach. Zabawne, bo mówi to już w drugim... Znaczy nie mówi tego, ale ona sama taki monolog prowadzi już w drugim zakończeniu, jak nie w trzecim. Bo było też na pewno w tym zakończeniu Maho, gdzie Maho z Maeko walczyli z Reyes. Nie martw się. Nie obchodzi nas, z którego kraju jesteś. Jeżeli chcesz, możemy dać ci zieloną kartę. Innymi słowy, doceniasz mój talent? Doceniasz umysł Kiyomi Hoina? Oczywiście. Nie oferowałabym komuś tego bez talentu. Zdecydowanie go masz. Jesteś przyjacielem Kuri Sumakise. Prawdziwy powód, dla którego ona była zainteresowana we mnie, był pewnie ten drugi. To było zbyt oczywiste. Słyszałem co nieco od Kuri Sumakise o teoriach wehikułu czasu. Na to liczysz. I tyle ode mnie chcesz. Bierzemy tych, którzy się mogą przydać. I płacimy. Tak, że działają rzeczy w tym świecie. Co znaczy, że tylko... Póki jestem użyteczny... To znaczy, że kiedy nie jest użyteczny, skończę jak ludzie, którzy są tutaj na ziemi? To zależy od tego, jak ciężko już pracować i na co się zdecydujesz. Reyes zaśmiała się i stanęła za Kagari. Wydawała się ruszać tak zwyczajnie. Ale skoro Suzuha nie atakowała, To pewnie nie zostawiła sobie takiego miejsca do ataku, w sensie. Daru, skończyłeś już? Skończył mi się limit kupowania czasu. Cóż, nie śpiesz się i pomyśl o tym. Masz niezły lust, jeżeli zauważyłeś mój talent. Niezłe oko? Gust? Dobry gust i dobre oko. Jesteś Amerykanką. Nawet nie wiesz tego? Ale w porządku. Co wam to, co powiedziałam o twoich porażkach jako naukowca? Skoro rozpoznałeś mój talent. Właśnie doceniłaś. Rozumiem. Zaakceptujesz moją ofertę? Odmawiam. Co? Bo już jestem Kiyoma Hyoin. Szalony naukowiec musi być zawsze samotną kreaturą. Nie może należeć do nikogo, ale do niczego. Nigdy. To jest jego przeznaczenie. Boże, co za głąb. Na początku Reyes wydawała się być zaskoczona, ale wtedy wypuściła powietrze i westchnęła. Cóż. Nie śpiesz się. Zastanów się, aż z nią skończę. Co zrobisz z Kagari? Suzuha wciąż miała dłonie za głową. Ale to wyglądało jakby... Ale jeżeli wzrok mógłby zabić, Reyes byłaby już martwa. Wiesz co robię? Nadpisuję jej wspomnienia z Kuri Sumakise. To... Więc w innej linii świata może Durpa to zrobiła, a nie Stratfor? I to nie było wszystko. Kobieta w stroju motocyklowym, która zatrwała lap. Nie rób tego wyrazu twarzy. Używałam tej techniki na zwierzętach i na wielu ludziach. Reyes tak pogłaskała, potarła policzki Kagari z miłością. System miał krytyczną wadę aż do teraz. Ale tym razem jest naprawiony. Ona jest bardzo kompatybilna. To na pewno zadziała. Każde słowo, które mówiła, a mówiła powoli, bo czułem, jakby mnie zatapiało coraz niżej. Wspomnienia Kurisu, jej umysł, będzie zrekreowany w środku tej dziewczyny. Nie będziemy musieli martwić się o żadne
czarne skrzynki zamykające części jej wspomnień. Zrobi wszystko, o co ją poprosimy. Na pewno powie nam wszystko w Wehikule. Nie potrzebowali jej laptopa ani dysku. Arturo, jak mamy ją, będzie wszystko okej. Okay. Reyes przyłożyła swoje karmazynowe usta do Kagari. Powiedz mi, Kagari, chcesz być Kurisu, racja? Nie, Kagari, nie słuchaj jej. A Kagari nie ruszyła się. Jej genialny umysł będzie twój. Możesz zrewolucjonizować świat. Czyż to nie będzie cudowne? A więc? Usta Kagari poruszyły się trochę. Tak. Dobra, dziewczynka. Kagari. Rintaro, to był twój wybór. Również twój wybór, wiesz? Jeżeli byś zrobił to, co poprosiłam, rzeczy mogłyby się potoczyć inaczej. A poza tym, chcesz zaś Kurisu, prawda? Ja, osoba, to tylko jej wspomnienia. To przez wspomnienia jest tym, kim jest. No, powiedzmy. Kagari ma wspomnienia Kurisu, stanie się Kurisu. A tobie się to podoba, prawda? Ja. Jestem pewien, że Kurisu... Zamknij się! Byłem zaskoczony o tym, jak głośny był mój głos. Kurisu byłaby zadowolona? W życiu! Nawet jeżeli to zamieni wspomnienia Kagari z Kurisu, no i jędzie Kurisu. Nigdy nie będzie szczęśliwa, żeby, widząc, że jej wspomnienia zostały użyte w ten sposób. Jak śmiesz się obrażać? Nie waż się obrażać Kurisu Makise. Rozumiem. Szkoda. Ale tak siak, rezultat się nie zmieni. Możesz stać tutaj i patrzeć, jaki umysł jest wypełniany wspomnieniami tej, której kochasz. Tej, którą kochasz. Reyes zaczęła klepać w ekranik komputera obok niej. Suzuka była spokojna. Nie atakowała Reyes, ponieważ czekała na słowo Daru. Gdzie ten Daru? Daru, skończyłeś już? Proszę, Karin, jestem tak blisko. Cholera. Wujku? Zucha wyszeptała do mnie. Może musimy oddać Kagari. Jeśli ruszę, padnij. Znając Suzuchę, ona się nie zawaha. Okej, jesteśmy gotowi. Co mam robić? Miałem ją zostawić i nie mogłem, prawda? Ale też się Kagari była skazana. Okej, więc sayonara Kagari. Reyes, cięcie palce Reyes, wyciągnęły się. Sucha się ruszyła. Zmniejszyła odległość pomiędzy nią a Reyes w chwili. Padł strzał. Ciało Suzuchy upadła podłogę. Suzucha! Tak myślałem, że to zrobisz. Szkoda, co? Reyes spodziewała się tego. Więc nie mogłem nic zrobić. Nie! Zanim mogłem ją zaczynać Reyes, zepnęłam w klawiaturę. Co? Zdążył? Co się dzieje? Dlaczego to nie działa? Nie żyje. To cholerne urządzenie. Cholera. Shit! Reyes waliła w klawisze ciągle i ciągle przeklinając. Czy był problem z systemem? O, Karin. Rari! Było małe światełko w pustych oczach Kagari. Z rozkrężoną Reyes to była moja szansa. Kagari, chodź ze mną! O, Karin! Rari wyrwała się urządzenie ze swojej głowy, wstała i przyjechała parę kroków, zanim upadła. Kagari! Podbiegłem, żeby ją złapać. Reyes szybko wyciągnęła broń. Kolejny strzał. Myślałem, że zostałem postrzelony, ale tak się nie stało. Broń wypadła z dłoni Reyes. Suzuchę oderwała. I kręciła albo Moeka. I kręciła się po podłodze. Ani kroku dalej. Suzucha powoli wstała. Trzymała broń, którą położyła na ziemi. Suzucha, jesteś cała? Chyba. Jej ramię było zakrwawione, ale to nie była rana śmiertelna. Miała szczęście, że przetrwała strzał w takiej odległości. Sytuacja się zmieniła. O Jezu, rzecz się zmieniała ostatnio w scenie z Reyes, to lepiej nie mówić.
Masz mnie. Nie spodziewałem się, że przegram z takim dzieciuchem jak ty. Reyes wzrusza ramionami, podając się. Ale to nie jest jeszcze koniec, wiesz? Powiedziałam, nie ruszaj się. Reyes ignorowała ją i podniosła dziwne urządzenie, które Kirari nosiła. Zucha, złapała broń mocniej. Myśmy byli w tym samym punkcie, jeżeli chodzi o wiedzę. Mamy ze sobą małą bombę. Przegryzę coś na z tyłu mojej zęby, a ona eksploduje. W tym tempie na pewno złapię waszą trójkę. Więc zabijesz się? Byłam wytrenowana, żeby wybrać śmierć, niż przekazać informację mojemu wrogowi. Blefujesz. Jeżeli tak myślisz, to strzelaj. Suzuha? Przesunęła się, żeby pociągnąć ze spust. Poczekaj, Suzuha. Uwierz w Daru. Reyes spojrzała na Suzuchę, a następnie powoli nałożyła słuchawki na swoją własną głowę. Co ty próbujesz robić? Ona nie jest do tego gotowa. Też nie chciałaś jej użyć, prawda, Amadeus? Ale... Nie przejmuj się, że jej użyje kogoś innego. Nie ma szans. To ją zabije. Mówiłem ci. To nie skończy się tutaj. Było szaleństwo w jej oczach. Zgadza się. To zawsze było takie łatwe. Nigdy nie było potrzeby, żeby używać kogokolwiek innego. Mogłam zrobić to sama. Teraz będę miała wspomnieć Kurisu Makise. Będę miała teorię wychylu czasu. I zmieni świat. Ona jest zła, ale szkoda mi jej, bo podejrzewam, że spotka ją tak zły los. Nie rób. Nie używaj wspomnień Kurisu do tego. Tak, mam to. Daru? Teraz ja będę rządziła samym czasem. Daru! Pozbyj się pliku, teraz! Uciekaj, szukam go! Palce Reyes poszły do klawiatury. Nie! W porządku. Użyję tych wspomnień. Dziewczyny, którą kochasz. Znalazłem go. Mam go, Karin. Usuń go, Daru, teraz! Ustaw jej... Wypuść Kurisu! Oczidoki! Chodź do mnie, Kurisu. Palce Reyes dotknęły klawiatury. Zdążył? Cisza, nic się nie stało. Nie było światła ani dźwięku, jak z Phone Wave. Oczywiście, że nie było. To było w jej głowie. Co się stało? Reyes? Ona była w dokładnie tej samej pozycji, kiedy dotknęła klawiatury, całkowicie się nie ruszając. Czy wspomnienia się pobrały? Podszedłem, żeby przyjrzeć się bardziej. I Reyes upadła na kolana. Światło uderzyło w jej twarz i w końcu zaczęło mi wyraz. Nie było tam nic. Żadnego światła, żadnej ciemności. Nic. Tylko pusta przestrzeń w jej oczach. A ten wyraz radości, który miała, kiedy dotknęła klawiatury, zamarł jej w policzkach. Okarin, ona... Daru był szybszy. O chwilę. Folder został opróżniony. O Jezu, wgrała sobie pustkę w głowy. Zanim ona pobrała wspomnienia do swojego umysłu, wypełniła swoją głowę pustką i teraz nic nie zostało. Ani wspomnienia, które miała wcześniej, ani jej własna historia, ani jej pragnienia, teraz była pustą skorupą. Była pustą skorupą, klękającą na ziemi, jakby modliła się do Boga. Okarin? Daru, zrobiłeś to. To koniec. Wszystko? Słyszałem Daru i Maho, cieszące się przez słuchawkę. Chodźmy, wujku. To nie jest dobry pomysł, żeby tutaj zostać. Masz rację. Kagari, dasz radę iść? Tak. Jedyne rzeczy, które zostały, to ciała martwe i żywe. Amadeus, dziewczyna po drugiej stronie maszyny, zniknęła. Zniknęła z tego świata. Wraz z wspomnieniami osoby, którą kochałem. Wyszeptałem delikatnie do dziewczyny, której już tam nie było. Do zobaczenia, Kurisu. Okej, Mayushi. Zaraz wrócimy. Okej, pa. Przerażająca sprawa. Taki koniec. Przerażająca. Luka.
Cosplay zrobimy następnym razem, okej? Pomyślę o tym. Okarin, wszyscy co? Dziękuję, że mogliśmy wpaść. Wracajcie, kiedy chcecie. O co chodzi? Okarin, zmieniłeś się. Czyżby? Tak, wydaje się dużo łatwiejszy do rozmowy. Dalej, Fubuki. Nie można tak mówić mu prosto w twarz. Co? Ty mówiłeś to przed minutą, Kaede. Zamknij się i przestań mnie zawstydzać. Hej! Jare. A więc też będę haszła. Masz jutro znowu pracę? Tak, zadzwonię, kiedy będę miała wolne. Zrób plan na następny weekend. Okej, będę na ciebie czekał. Co jest? Darunian i Yuki Nian wydają się, jakby coś między nimi było, nie? Czyżby? Ale moja miłość do ciebie nigdy się nie zmieni, Feristan. To jest pokój, tato. Tylko nie to. Minęło parę dni od tamtego czasu. Cały chaos z Amadeusem i wspomnieniem Clarisu uspokoił się, a normalne życie wróciło. Nie było żadnych oficjalnych ogłoszeń o tym, co wydarzyło się w piwnicy Tokyo Denki University. Następnego dnia piwnica została zapieczętowana, ponieważ wydarzył się rzekomy wypadek laboratoryjny. Wojsko, a może Stratfor, przykryło to. Ja tam tego czasu nic dziwnego się nie działo wokół nas. Nie powinno być żadnych śladów, że tam byliśmy. Prawdopodobnie nas nie ścigali. A co się tam stało? Tam? I ta kobieta próbowała pobrać Maxisa Clarisu, wspomnienia Clarisu do Kagari, to nie zadziałało, racja? Chyba był błąd systemu. Darunian ma rację. Nie powinniście się zastanawiać. No nie wiem. Zastanawia mnie to. No to jest ciekawe. Teraz kiedy o tym myślę, kiedy to się wydarzyło, Rari wydawała się myśleć o czymś, otworzyła usta, żeby przemówić. Nie, ale ona powie coś ważnego, ona ma w nim miała jakąś wiadomość od Clarisu. Daj, Kagari. Nie zatrzymaj się w połowie zdania. Przez to zastanawiam się bardziej. Myślałam, że usłyszałam wtedy głos. Głos? Tak, był ktoś w mojej głowie, który mówi nie. Nie pamiętam dokładnie, co się stało, więc może to był tylko sen. Amadeus. Czy to mógł być Amadeus? Może w ostatniej chwili ona odmówiła, żeby pozwolić, żeby jej wspomnienia napisał Kagari. To nie jest bardzo logiczna opinia z twoich ust, Maho. A Lukaku i Mayuri patrzyły na siebie, jakby... i usłyszały słowa Maho. W takim razie, kiedy aktywowaliśmy Amadeusa, rozmowa przerwała się w połowie. Mój bot gadał, ale ona wydawała się, jakby bardzo się śpieszyła i się rozłączyła. To wtedy się mogło stać? A czy to możliwe? Nie wiem, ale Amadeus jest jak człowiek. Ma instynkty samoobronne. Więc to możliwe, że ona zdała sobie sprawę, że jej wspomnienia będą użyte do czegoś złego. W innej linii świata wspomnienia Clarisu istniały w Kagari. Może Clarisu, seria Kagari z doświadczenia tego samego przeznaczenia tutaj. Mógł być inny powód, ale przynajmniej... a przynajmniej tak chciałem myśleć. Ej, Okarin! Wciąż coś nie rozumiem. To znaczy? Mówiłeś, że Amadeus podał dużo zmian linii świata wcześniej, racja? Ale jeżeli... my wciąż pamiętamy, co się stało, to znaczy, że linia świata nie zmieniła się, racja? Dlaczego? Och, to... pomyślałem o tym tuż po tym, co się stało. Tylko strzelam, ale myślę, że... cokolwiek zrobiłem dotyczącego Amadeusa, zostało wywołane przez wspomnienia Clarisu, które wpadły w czyjeś ręce. Cokolwiek dostał wspomnienia, użył ich, żeby nadpisać przeszłość. Ale tym razem usunęliśmy wspomnienia Clarisu, więc to oznacza, że nie ma zmiany linii świata. Okej. Okay. To jest dosyć logiczne. Przyczyna walki pomiędzy Stratfor a Durpo zniknęła. Pozbyliśmy się danych, które Clarisu zostawiła. Przyszłość stworzona przez wspomnienia Clarisu zniknęła. Ale Suzuha i Kagari wciąż tutaj były. Jeżeli one wciąż tutaj były, to przyszłość nie zmieniła się tak mocno. Oczywiście wiedziałem to. Jeżeli nie mogłem dotrzeć do Steins Gate'a, odchylenie linii świata się nie zmieni. Ale to nie znaczy, że to poszło na nic.
Wciąż była ta malutkie światełko, które poczułem w 2036. Świat zrobił kolejny krok w jej stronę. Więc co ci teraz mam plan? Jest dużo do zrobienia, ale najpierw wciągnąłem coś z kieszeni mojego białego kitla. Mam prezent dla wszystkich. Jest to kolejne imiona. Tylko kto to jest kto? Co to? Oznaczy lab memberów, członków laba. Identyfikujecie się teraz jako członkowie laba. OSHMQFAHSA. To jest Okarin. Nie wiem, co to jest S. O Jezus, nie wiem. Będzie to rozciągnięte? To był inicjał wszystkich. Oczywiście Churisu i Maeka też tej były. Znam Mahu Hyajo, Karari Shine. Yuki Amane. Akceptowanie przyszłości, nieważne jaka była, było połączeniem do przyszłości. To była moja praca. Członek labu. Rari trzymała odznakę blisko swojej piersi szczęśliwa. Mam teraz kolejny skarb. Ścieżka, która była przed nami, mogła być cięższa niż ta, którą doszliśmy dotychczas. A wiedziałam, że światło wciąż tam było na końcu. Chyba rozumiem, dlaczego Kurisu i Okarin stali się przyjaciółmi. W końcu zdałam sobie sprawę, dlaczego mój tata i wszyscy inni polegali na nim tak bardzo. A ja wiem, dlaczego mamusia zawsze go tak bardzo kochała. Okari, to nie tak. Mayushi jest zakładnikiem Okarina, więc to nie tak. Ty co? Dlaczego Okarin ma wszystkie laseczki? Spływaj i umieraj! Masz mamę, tato. Wiele różnych przyszłości, wiele różnych przeszłości. Gdzie jest odchylenie? Gdzie one się wszyscy odchylają? Wiem, że znajdę to miejsce. Więc... Tak, to ja. Co? Nie przyjdę cię uratować? Nie panikuj. Teraz nie jest ta rodzina. A. Drodzy mnie masz, słuchaj. Jestem szalonym naukowcem, Kyoma Hyouinem. I nigdy nie cofam danego słowa. Proszę, czekaj. Wypuszczę cię z łańcuchów czasu, które cię wiążą. Tak, obiecuję. Prisu. Aż do dnia naszego spotkania. Wszystko, co mam, daję tobie. Psaj. Konguru. El Sai Konguru. Grudzień 2011, Akihabara. Rok po całym chaosie Maho odwiedziła Future Gadget Lab po raz pierwszy od dawna. O, jest tutaj! I no, sporo czasu wszyscy. Wow, to Maho, ten zmiast za tobą! Dobrze, znów cię widzieć, Maho. Cieszę się, że radzisz sobie dobrze, nie? Dobrze widzieć, że nic się nie zmieniło. Tak, wygląda to, że nie za dużo się zmieniło też u ciebie. Wiem, że wciąż jestem mała, nie musicie mi mówić. Nie to miałem na myśli. Wiem, to taki żart. Co się stało? Mam teraz samotną bez ciebie przez ostatni rok, Maho. Czekaj, nie musisz mnie tak łapać. Ale... Przepraszam. Chciałam wrócić podczas lata, ale dużo się wydarzyło na uniwersytecie. Wydarzenia zeszłego stycznia pozostawiły głębokie blizny na labie Maho. Oczywiście, że tak. Nie tylko Amadeus był w to zaplątany, ale wielu ludzi w college'u, w tym Dr. Reyes, też była w to zaplątana. Dziękuję, że przybyłaś, Maho. Oczywiście. Byłam tą częścią. Jestem odpowiedzialny, żeby zobaczyć to do końca. Ale jesteś pewna? Cała ta praca, którą zrobiłaś przez ostatni rok, pójdzie marne. Nie pójdzie marne. To ty powiedziałeś, że linia świata będzie połączona z przeszłością. Więc zrobiłam, co mogłam w tym świecie. Tak, masz rację.
Miałem umrzeć w 2025, ale żyłem. Wszyscy zostali oszukani. Przyszły ja, nawet przyszli ludzie. Świat został oszukany. Myślałem, że przyszłość jest pewna, ale zamiast tego znalazłem przyszłość, której się nie spodziewałem. Więc czy ja też nie będę w stanie oszukać świata? A robiąc to, uniknę przyszłości, która nas czekała? I oszukam świat, może znajdę Steins Gate? Ale jak to zrobić? Niestety, teraz nie wiedziałem. Ale przyszły ja, powiedział... Przyszła po Steins Gate'a jest ciężka. Próba jej raz jeszcze, albo dwa, nie zabierze się tam. Ale chyba rozpoczęcie tego jest najważniejsze. Myślę, że wiele przyszłości jest połączonych z przeszłością, więc świat, w którym jesteśmy, nie jest zmarnowany. To jest świat, który potrzebujemy. Przynajmniej tak myślę. Wiele przyszłości jest się połączone do przeszłości. To oznaczało, że była tylko jedna rzecz do zrobienia. Hashida, skończyłeś? Oczywiście, jest gotowe. On Wave. Stara mikrofalówka, będąca na tyłach pokoju do rozwoju. To była maszyna do skoków w czasie, którą Macho pomogła skończyć. Naru dodał nową funkcję. Wciąż ciężko wierzyć, że ta rzecz kontroluje przeznaczenie świata. Zgadza się, wszystko zaczęło się tutaj. Nasze przeznaczenie i Kurisu zostało zrujnowane przez to urządzenie. Jedna różnica pomiędzy tym a starym Von Wave'em była taka, że był połączony do smartfona, nie do starego telefonu. Wiadomości do przyszłości byłyby wykryte przez CERN, nieważne co bym zrobił. To oznacza, że staniemy się celem. To by oznaczało... zabranie tego świata, który otrzymałem tylko za koszt poświęcenia Clarisu, do punktu, gdzie zacząłem. Nie byłoby w tym sensu. Ale jest inny sposób na komunikowanie się, poza prostymi wiadomościami tekstowymi. Były inny sposób na wysłanie wiadomości. Urządzenie, które używaliśmy teraz, Rain, było jednym z nich. Nazwę to Drain. Oczywiście, pomysł użycia elektronów z telewizji CRT w Brown Tube Workshop, żeby kontrolować grawitację i stworzyć singularity, czyli to jakby jedność, żeby wysłać wiadomość wstecz w czas, było tym samym. Używana, żeby denote the astrophysicist, żeby opisać termin grawitacyjnej równości, jedności. To tyczy się miejsca, gdzie grawitacja jest nieskończona, ale istnienie takiej jedności jest tylko teoretyczne. Skoro wnętrze grawitacyjnej jedności było niemożliwe do obserwowania, to nie można tego udowodnić. Jedności czarnych dziur są punktem stworzonym przez zawalenie się grawitacyjne gwiazd, które dotarły do końca swojego życia. Można pomyśleć o tym jako o całej tej materii w gwiazdach z zasięgiem paru milionów kilometrów, skompresowanej do mniejszej przestrzeni niż kropka końcu zdania. Ojej. Patrzę na tą kropkę i widzę, że ona naprawdę... A, akurat wam ją zasłaniam. Ona naprawdę nie jest duża. A ilość, którą mogliśmy wysłać, była wciąż 18 znakami, tak samo jak D-mail. Ale nie musieliśmy się martwić o to, że CERN się dowie. Nie musieliśmy się martwić o to, że majority zostanie zabite. Niesamowite. Jedyny problem był taki, że nie mogliśmy wysłać wiadomości wcześniej, zanim zaczęliśmy używać Rinę, ale nic nie mogliśmy z tym zrobić. Najważniejszą rzeczą teraz było to, żeby to umożliwić. Czyż, było ciężkie, żeby dowiedzieć się, żeby znaleźć sposób, żeby upewnić się, że nikt tego nie wykryje. Bo nie uwierci, żeby znaleźć miejsce, którego nie patrzyli. Narzekł, ale i tak to zrobił. To jest moja ulubiona prawa ręka. Oj, nie słyszałem tego od dawna.
Ale jesteś tego pewien, Karin? Zgadza się, to może być... Dać tylko więcej bólu, Kioma. Może, macie rację. Więc... Ale muszę to zrobić. Karin... Trzecia wojna światowa wydarzy się... Chyba, że to zatrzymam. Obecność Rerari i Suzuchy sprawiała, że było to oczywiste. Była tylko jedna przyszłość, która była przed nami. Ale to był kolejny kawał drogi, która doprowadzi nas do Stains Raid. Żeby tam dostać, muszę iść do przeszłości i zacząć od nowa. Będzie w porządku. Byłem w stanie zaczynać wiele razy, kiedy to potrzebowałem. Jestem w stanie pokonać wszystko, aż dotrę do obiecanych drzwi. Miałem już tą wiadomość, którą miałem wysłać. Wysłanie tej wiadomości musiało być powodem, dla którego dotarłem do tej linii światowej w ogóle. Oczywiście nie wiedziałem, co o tym sądzę, albo co zrobię, kiedy ją otrzymam. Ale wiedziałem, że uda mi się. Doprowadzę nas do kolejnej przyszłości. I do innej przeszłości. Rari, denerwujesz się? Czyli przeszły zmiany i świat będzie spokojny? Może nigdy nie zatrzyma Musi. Rari. Nie martw się. Teoria Polok Ścierania mówi, że to, co się ma stanąć, to się stanie. Nawet jeżeli linia świata się zmieni, zobaczysz znowu Mayuri. Naprawdę? Tak, gwarantuję to. Mamusiu. To nie miłe, Kagari? O, Karin, gwarantuję to, więc jestem pewna, że to prawda. Zobaczymy się w przyszłości, okej? Tak. Dziękuję, wujku. Nie musisz mi dziękować. Zasiałem nasiona tego wszystkiego. I teraz zasiałem nasiona tego wszystkiego. I to się robiło naprawdę ciężko. Nie. I tak to powiem. Dziękuję. Powiedz to do tatusia też. Proszę, powiedz to do swojego tatusia. Dzięki, tato. Więcej. Spójrz na mnie tymi oczętami i powiedz to jeszcze raz, moja córko. Kiedy przeszłość się zmieniła, się zmieni, wszystko, co zrobiłem w przyszłości, przez przeszły rok będzie cofnięte. Wszystkie przyszłości, które doświadczyłem i wszystkie czasy, które mi zajęło, żeby wrócić tutaj. Ale one nie pójdą na marne. Byłem teraz tutaj i w przyszłości miałem zacząć moją pracę. A przyszłość leżała przede mną. Kiedy te wszystkie rzeczy się ze sobą połączą, i do przyszłości będą czekały. Stains Raid będzie czekało. Patrzę czas. W imieniu Kiomy Hyuina inicjuję operację Helheim. Członkowie labu, jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi. Żeby znaleźć tę drogę, musiałem znowu zmienić przeszłość. Kulisu. Któregoś dnia będziemy razem raz jeszcze. Oszukaj świat. Połącz możliwości, świat może być oszukany. Tak proste, a tak skomplikowane. A mam ciarki. O mój Boże. Oczywiście to nie jest koniec. Teraz, tak naprawdę, wybaczcie, że skipnę, ale mamy jeszcze sporo roboty. To jeszcze nie koniec. Drain został wysłany. Promised Rina Skimento. Oczyściliśmy, to był rozdział, oczywiście, i zakończenie Kurisu Makise. I teraz, dzięki temu, możemy pójść teraz drogą, która nas doprowadzi do zakończenia na dachu, czyli do zakończenia, które nazywa się, no i do rozdziału, który też tak samo się nazywa Vega and Altair. I teraz tam, przez to, że wysłaliśmy tego D-Raina, będziemy mogli dotrzeć gdzieś dalej. Ja sobie to chyba przeskipuję. Jeżeli byłoby coś po drodze, jakaś zmiana, to oczywiście wam ją pokażę. Mam nadzieję, że nie będzie, bo szczerze powiedziawszy, moje przewidywania zakładają, że teraz się przeskipuję do zakończenia i na tym dachu się coś innego stanie. On wtedy powiedział, że on jest Kioma Hyuinem i tak podniósł rękę. Nie wiem, czy pamiętacie, to zakończenie to już było dobrych kilka odcinków temu, jak nie kilkanaście. To właśnie tam teraz ruszamy i zobaczymy, co się stanie i to będzie koniec. Dlatego ja sobie to szybko przeklikam, zaczynając oczywiście od Newgrame'a. Tak jak robiliśmy to ostatnio, ale nie ma sensu, żebym wam to pokazywał. I po prostu za chwilę widzimy się ponownie już na tym ostatnim zakończeniu. Znaczy takim true endzie. Chyba, że coś będzie po drodze.
Okej, okay, jesteśmy. Zajęło to dużo dłużej niż chciałbym tego. Ogólnie scenę jedną przeklikałem przez przypadek, ale to nie była ważna scena. Znaczy, no, była ważna fabularnie ogromnie, ale nie była aż tak ważna. Tuż po wyborze, który nas rozwidla albo na lewo, albo na prawo, czy tym wyborze, czy odebrać Amadeusa, czy wyłączyć telefon, czy nie w kaplicy 15 grudnia, wybrałem oczywiście, żeby telefon wyłączyć. Co za tym idzie, poszedłem w stronę tego Badenda, czyli zakończenia z Leskinenem oraz z Mayuri. No i tam dostaliśmy tuż po tym na scenie na moście tego D-Raina, którego wysłaliśmy, żeby zmienić świat, że świat może być zmieniony od szalonego naukowca. I teraz dotarłem, z 20 minut trwało samo skipowanie, więc no, wyobraźcie sobie, jak jest późno już teraz, ale dotarłem do momentu na dachu, gdzie Okabe stoi, właściwie już Kioma Hyoin, i teraz coś powinno być po napisach. Zobaczmy, czy to... O Jezu. Jest Milky Way Crossing. Zakończenie, moi drodzy, prawdziwe zakończenie całego, całej historii. Teraz, kiedy połączenie zostało ustanowione, pozwól, że wytłumaczę finałowy etap planu. Czekajcie, sobie zapiszę to, jakbym coś się miał zepsuć, żeby już tego, broń Boże, nie przeklikiwać po raz setny, bo naprawdę to akurat jest minus. Myślę, że jeśli żeby dało się to zostawić, żeby to w swoim tempie się łupało, to co chwilę przychodzą te cholerne rajny od różnych osób, i jeżeli się tego, albo trzeba komuś drogi zadzwonić, jeżeli się to nie zrobi, to niestety się stopuje cały skip. Celem tego planu jest zmiana odchylenia i dotarcie do nieznanej linii świata nazwanej Steins Gate. Swoją drogą, to ja nazwałem to Steins Gate. Wy wszyscy wiecie, dlaczego nazwałem to tak, racja? Ponieważ to brzmi super. racja. O Jezu, co za kicia. Zaskakuje i zaskakuje. Rok 2025. Future Gadget Laboratory Acad Lab. To były też kwatery ruchu oporu organizacji Valkyria. Jest ulokowane w pokoju takiego budynku rzemieślniczego w Akihabarze. Został przeniesiony do nowej bazy po III wojnie światowej. Miejsce było zbyt brudne, żeby nazwać to tak naprawdę labem, ale to był bez wątpienia dom naszych umysłów, najlepszych umysłów na świecie, kiedy one szukały drogi do Steins Gate. W centrum pokoju Rintaro Okabe wygłaszał monolog, pozując jak aktor teatralny, aż mu ten biały kitel podstrakiwał. Zarysimy momentu, w którym jesteś teraz, ponieważ chcieliśmy ocalić Kurisu. Wszystkie przygotowania do mojego planu są kompletne. Reszta zależy od ciebie. Nowa faza operacji Skuld teraz się rozpocznie. Oho. Operacja Skuld. Finałowa misja, żeby dotrzeć do Steins Gate, dana przez Rintaro Okabe w roku 2025, samemu sobie w roku 2010. Parametry do sukcesu misji były takie: zmiana rezultatów ustalonych wydarzeń, bez zmiany samych wydarzeń. Oszukać oryginalnego Rintaro Okabe, oszukać świat. Skuld jest najmłodszą z trzech siostr Norn, bogini przeznaczenia w nordyckiej mitologii. Ona siedzi na u podstawy Yggdrasila, czyli drzewa świata, gdzie ona patrzy na rozwój drzewa. Skuld jest boginią, która kontroluje przyszłość, a także jedną z Valkyrii. Twoja misja: zmienić rezultat bez zmiany wydarzeń. Kurisu aka Maho Hyajo patrzyła na niego, wkurzona z odległości. Kurisu było ksywką Maho w Valkyrii. Wiecie, sobie zrobię screenka. Maho przekręciła się w stronę Itaru Hashidy, który siedział tuż obok niej. Hej, czy na pewno powinniśmy to teraz zrobić? To, prawdopodobnie. Itaru się uśmiechał. On był najlepszym w historii superhakerem i uwielbiał Kioma Hyoina tak bardzo. Kochał. Czy Rintaro Okabe będzie zawstydzony, kiedy zobaczy to ze wszystkim innym w 2010? To jest ten filmik, który oni nagrywają, który Okabe obejrzał wtedy na dachu i
przez co dotarł do Stainsgate. Nie martw się. Wtedy on był jeszcze bardziej niesamowity. Och, rozumiem. Macho westnęła i potrząsła głową. Ale nawet kiedy ona westnęła wewnątrz, ona była tak smutna, że czuła, że jej serce wybuchnie. Pewnie była jedyną, która się tak czuła. I ta Ruluka, Urushibara i nawet Rumiho Akiha, którzy nagrywali, dawali się trochę smutni, kiedy pomyśleli o tym, co miało nadejść. Oszukaj siebie. Oszukaj świat. To jest wybór, który musisz podjąć, żeby dotrzeć do Stainsgate. Hideo Kabe podszedł w stronę kamery, którą Rumiho trzymała. On nagrał, żeby stać z dala od kamery, z plecami obróconymi do tyłu, żeby dać większą atmosferę. Uwielbiam gościa. Więc zaczął szedł teraz do przodu, Macho westchnęła ponownie. Okabe zabrał kamerę od Feris i przyłożył do swojej twarzy. I wtedy powiedział ostateczną słowa. Powodzenia, Sean, naukowcze. Psaj. Kongry. Wtedy zatrzymała rwanie. Wiadomość wideo do przyszłości była kompletna. Zajęło 15 lat, żeby dotrzeć do tego punktu. To było tak dużo. I ten sam czas... A z drugiej strony wydawało się takie krótkie. Okej, to powinno wystarczyć, nie? Okej, teraz musimy wysłać e-maila z powrotem do przeszłości. Lukako, nie wal tym razem nadawcy, okej? Okay? Czyli odbiorcy. Racja, wysyłamy to do twojego telefonu w 2010. I wiadomość wideo Itaru idzie o Suzuki w 2011. O, tak, dobrze. Okabe przyszedł do Macho i do reszty i biały kitel powiewał, kiedy szedł. Dobra robota. Drogi do Stainsgate są otwarte. Tylko tyle możesz zrobić, reszta zależy ode mnie w 2010. Tak. A co chodzi? Wygląda ci tak ponuro. To przez to, że wszyscy są zmartwieni. Nasza pierwsza próba wehikułu czasu... It's going to be a... To będzie manet experiment? Co znaczy manet? Oj, połączamy wszystkie te tłumacze. Dobra, słuchajcie, no jakiś tam eksperyment. No, wybaczcie, ale już nie, jest późno i nie mam siły już szukać tego jednego słówka. Aha, taki... ważny dla ludzkości, tak bym zredywał. Macho spojrzała na drobny wehikuł czasu. Jednostkę numer FGC193, która stała za nimi. To była prawie takiego samego kształtu jak model C204, który pojawił się w Akihabarze w 2010, ale to był wciąż prototyp z wieloma niestabilnymi częściami. Nie martw się, ufam mojej utalentowanym dłoniom, prawym dłoniom. To będzie sukces. Umrzesz w 2025, w tej linii świata to nieuniknione. Ale to nie oznacza, że chcę widzieć, jak popełniasz samobójstwo. Gadaję o tym już tysiące razy. Macho pomyślała, że jakoś się z tym pogodzi, ale w ostatniej chwili ona znowu o tym mówiła. Masz rację, Suzuha powiedziała mi, to raz, kiedy miałem umrzeć w 2025. Powiedziała, że z nią ratując Mayuri od Bandziora z nożem. Mayuri teraz tutaj nie ma, ale linia świata zawsze się odchyla. Byłem pewien, że istnieje w 2025, ale... Okabe zamachał swoim płaszczem, trochę zbyt dramatycznie, i przyłożył dłoń do piersi. Nie musisz umierać, prawda? Zniknięcie z roku 2025 jest tym samym co umieranie, prawda? Co masz na myśli? Teoria była nowa dla Macho. Innymi słowy, nie muszę umierać, żeby opuścić 2025. Może przepodróżować do innego czasu i przestrzeni w naszym pierwszym wehikule. To bardzo pozytywne myślenie. Ale jako teoria, to zadziała, racja? To działa, racja? O, właśnie taka wiadomość przyszła na moście wtedy. Staliśmy tam z tymi dwoma koleżankami Mayuri. Na pewno możecie cofnąć do sceny. Niestety auto z kimś to przeklikał, ja po prostu widziałem na filmiku, jak to wygląda. Nie było nawet jednego dialogu, było po prostu znak zapytania i właśnie ta wiadomość na telefonie.
Świat może być oszukany. Wiadomość z innej linii świata dała mi odwagę. To, co zrobię teraz, to jest taki run testowy dla operacji Skuld. Tak, masz rację. Ale dla Maho i dla reszty to było takie same. Po 2025 Rintaro Okabe zniknie. Nigdy już nie wróci. On nie mówił tego, ale on to wiedział. Patrzył na swoich przyjaciół na moment, żeby zapamiętać ich twarze. Byli to członkowie Valkyrie, tacy założyciele, i byli członkowie Future Gadget Laboratory. Tutaj mieli go pożegnać. Itaru Hashida, Rumiho Akiha aka Feris Nyanyan, Ruka Urshibara, Maho Hyajo i stające po cichu Yuki Hashida. Hashida już. 7-letnia Suzuka Hashida ukrywała się za jej nogami. Wszyscy, dziękuję wam, że przyszliście, że dotarliście tam dla kogoś takiego jak ja. Ale ta walka przeciwko prawom Boga trwa. Następna walka jest w 2066. Do tego czasu uważajcie. Pozdrawiam, Valkyrio. I ona słuchała pożernej Okabe. Macho próbowała się nie rozpłaczać. Nie mogła tutaj płaczać. Zdecydowała już dawno temu, że będzie miała nadzieję w sercu, kiedy ten odchodził. Okej. Czas złapać mojego zbiega. Daj mi się też Suzuką. Zostaw to mnie. Z czytnikiem Ker Black Hole'a, czy jakimś tracer, takim bardziej nadajnikiem, doładowanym do tej rzeczy, dam radę. To było specjalne urządzenie, które tylko C-193 było wyekwipowane. Mogło szukać zakrzywień czasoprzestrzennych stworzonych przez czarne dziurę Kera wszędzie aż 70 milionów lat w przeszłość. Można to było nazwać takim trackerem, takim wyszukiwaczem wehikułów czasu. Został specjalnie wytworzony, żeby pozwolić im znaleźć inne wehikuły czasu. Oczywiście nie tylko jeden powód, żeby to zrobić. Znaleźliśmy Yurishinę i Suzuha Mane, które ruszyły za horyzont czasoprzestrzenny w Tanabacie w 2011. Zdradli, że kiedy bateria, akumulator w C-204 zawiódł, to straciłem zdolność do podróży w czasie. Po znalezieniu ich w C-193 OKB daję im zapasowy akumulator i wyślę ich z powrotem do tych czasów. Jeżeli to możliwe, on też pójdzie. Jeżeli to zrobią, ta misja będzie w 100% kompletna. Fajnie. A robiąc to, z tym prototypowym wehikułem, będzie to bardzo ciężkie. OKB musiał to wiedzieć. Prawdopodobnie pomyślał o poświęceniu siebie, żeby wysłać Mayuri Suzuchę z powrotem do swoich czasów. Okej, spływam. Trzymaj się. Poczekaj. Ostatni członek, najnowszy członek Future Gadget Labu, Kagari Shina, podbiegła... wbiegła tutaj, Kagari. Zastanawiałam się, dlaczego cię to nie było. Gdzie byłaś? Przepraszam. Poszłam po to. Karin, weź to, na szczęście. O. Rari podała mu taką zaśnięciałą zioną upę, wisiorek. Jesteś pewna? To jest ważne dla ciebie, prawda? Tak. Dlatego oddaję to tobie. Upewnij się, że mi to oddasz. I sprawdź mamusię. Jasne. Sprawdzę, obiecuję. Okabe wziął wisiorek i dał wszystkim ostatni finałowy taki... uścisk ręki. W końcu odszedł do Maho. Bądź bezpieczny. Ty też, Kurisu. Nie, Maho. Hej. Tak? Myślisz, że Steins Gate naprawdę istnieje? Naprawdę myślisz, że jest świat pomiędzy, gdzie zarówno Mayuri, jak i Kurisu przeżyły? Był pierwszy raz, kiedy ktoś mu zadał to pytanie od 14 lat. Odkąd walka... Since the battle began on that... Od walki na Tanabacie tamtego roku. Istnieje, wiem to. Rintaro Okabe, Kyoma Hyoin. Odpowiedział jej z uśmiechem.
a jego uśmiech wydawał się być taki smutny. Mimacho musiała się rozpłakać. Nie płacz. Nie płaczę. Mimacho przytuliła go. I przysięgła, że nigdy nie zapomni jego ciepła i przekonania. Żerne, do widzenia. Okawa pociwał głową. Okej, wszyscy się odsunąć. Rozpoczęłam nową operację. A nazwa tej operacji to będzie... Operacja Altair. Krzyknął, próbując podnieść ich morale. Nie tylko ich. I wtedy wszedł do kokpitu FGC-193, wehikuł czasu. Mimacho i reszta szybko zaczęli odliczanie, żeby rozpocząć wehikuł, wystartować. Skoro to był run testowy, musieli nagrać wszystkie dane, które mogli. Zebrać wszystkie dane. Niski ryk wyszedł z całej maszyny. Wibracje i hałas były tak głośne, że budynek aż zadrżał. Ale z tego co widziała Mimacho, dane były normalne. Znaczy tam wykresy. Ciężki włas w wehikuł czasu powoli się zaczął zamykać. Był ostry dźwięk zamykania się, przycięty przez... który uciął głos Okabe od reszty, na zawsze. To zadziała, prawda? Nie martw się, Kioma, da sobie radę, nie? Zgadza się. On sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. O, to nasz Okarin. Okarin. Tęczowo-kolorowa mgła zaczęła wznosić się z maszyny. Dźwięk silnika narastał, jakby miał wysalić nasze bębenki i nikt nie słyszał niczego. Okarin! Okarin! Witaru wrzasnął, nie mogąc się powstrzymać. Nieważne, że masz zginąć. Wróć tutaj! Wszyscy będą czekać. Ja też będę czekać. Więc wróć! I krzyczeli, maszyna zaczęła znikać. I wtedy... Tak jak obiecał tamtego dnia, on leci za dwoma Orihimis. Z oślepiającym światłem w wehikuł czasu wyleciał z roku 2025 i lecąc daleko i zniknął. Przeświat ma początek, ale nie ma końca. Mam nadzieję, że nie przeskipowałem czegoś. To koniec? W sumie powiem wam, że jestem zaskoczony tym, że on wypłynął gdzieś dalej. Że on użył jeszcze raz wehikułu. O Jezu, ale ciarki. Przepiękna historia, naprawdę. Aż ciężko mi uwierzyć, że właśnie w tym momencie poznaję jej zakończenie. Czytam bez bicia. Słuchajcie, tylko zerknę sobie, czy na pewno niczego nie pominąłem. Bo mam tutaj taki filmik. To nie przeklikałem czegoś w tym ostatnim takim... No, chyba przeklikałem, już widzę. Wiecie? Gwiazdy też mają swoje początki, ale ich własna... Rezultat... Ale ich własna moc rezultuje ich zniszczeniem. Skończone. To ci, którzy posiadają wiedzę, którzy mają... Są największymi głupcami. Historia to nam pokazała. Ryba w morzu... Nie wie, czym jest ląd. Jeżeli mają wiedzę, one też by były zniszczone. Ale to jest bardziej absurdalne dla ludzi, żeby podróżować szybciej niż światło, niż żeby ryba chodziła po lądzie. To jest historia dla tych, którzy walczyli przeciwko ostatecznej woli Boga. To jest epigraf o ich obsesji. Taki był pewien napis. Moi drodzy, co mam powiedzieć?
Na pewno zakończenie może dla niektórych wydawać się takie trochę rozczarowujące. Ja czuję trochę taki lekki niedosyt, może nie rozczarowanie. No bo tutaj trzeba zaznaczyć, że my tak naprawdę od początku wiemy, jakie jest zakończenie. Zakończeniem jest to, że on nagrywa ten film i on ten film wysyła do siebie z 2010 roku. I przez to jest happy end w pierwszej części. Poznaliśmy całą jego drogę, poznaliśmy, co musiał przeżyć. No, na pewno jest to jedna z moich ulubionych historii w całym życiu, na pewno w topce, w top 3 na pewno. Nie wiem, czy top 1 by była konkretnie. Mam wrażenie, że dużej części tej historii mimo wszystko nie rozumiem. W sensie, wiecie, tak ułożyć sobie w głowie całe, wszystkie te zawiłości i tak dalej, na pewno trochę mi umknęło. I przez naturę tego, że to jest seria na YouTubie i tłumaczę to czasami nocami, czasami wieczorami, czasami zmęczony, czasami w pełni przytomny, różnie to bywało, ale bardzo mi się podoba ta historia. Okabe jest bez wątpienia moją ulubioną postacią, chyba ze wszystkich postaci fikcyjnych, które znam. A cała ta historia, no w życiu bym nie pomyślał, że takie, nazwę to takim określeniem, które mi w głowie się pojawia, kiedy słyszę o takich historiach, takie nudy, science nudy, bo ja nie jestem fanem science fiction, wbrew pozorom. Teraz idź do świata, który wciąż nie był widziany. Jest osiągnięcia. Już widziałem wszystkie CG. Mam wszystkie osiągnięcia w ogóle? Z ciekawości tylko zerknę. 25 na 28? Co? Ej, nie zacząłem... Wiecie, co jest ciekawe? Ekstra? Nie zacząłem wszystkich tipów. A, chyba, że o to chodziło? Tak. O to chodziło. Dziś nie przeczytałem. Major Curry. Jeden z itemów w Go Curry menu. Ale epicki tip został. Zawiera ekstra dużą porcję ryżu, wieprzowiny, loin katsu, chicken katsu, hot dogów, też krewetek z sosem tatarskim i gotowanym jajkiem. Przepiękne. A dwie pozostałe to przeczytaj ukryte wiadomości, czy zignorowane wiadomości. A jak to mogę zrobić? Że to bym to przeczytał, ale chyba... O, to jest wszystko. Wszystkie... Album Achievement Rate. Nie mam wszystko, ale coś jakiegoś jedno nie ma. To szkoda, bo tak naprawdę... co za tym idzie, nie mam 100% gry, a te 100% powinno być dla mnie tutaj, wiecie, pewniakiem wręcz. No, szczerze trochę szkoda, trochę się czuję zawiedziony pod tym względem. No moi drodzy, za dużo wam już tu nie powiem, bo i zmęczenie już powoli wchodzi i takie ogólne po prostu rozbicie. Ale naprawdę świetna historia, naprawdę świetna historia. Cieszę się, że mogliśmy ją poznać całą. Cieszę się bardzo, że zostanie w moim sercu na pewno na bardzo długo. Myślę, że jeszcze wrócę do tego, myślę, że obejrzę sobie jeszcze anime i jedno i drugie. W sensie pierwsze anime oglądałem, ale i tak bym sobie jeszcze raz je obejrzał, a anime z Zero też bym z chęcią obejrzał. Słyszałem, że ma scenę już w ogóle tutaj ciekawszą. Czy mi czegoś zabrakowało? No trochę na pewno zabrakowało paru rzeczy, paru scen. Jestem na przykład bardzo ciekaw, czy po powrocie jakoś w jakiś sposób, czy na przykład w tym zakończeniu, gdzie jest Stainsgate, gdzie oni osiągnęli Stainsgate, czy jakoś się spotkali z Macho. Jestem tak naprawdę ciekawy, jak to wszystko się układa, żeby wiecie, żeby coś tak... No nie chodzi o to, żeby ktoś z was to rozpisywał, ale tak w głowie, żeby się ułożyło, co to tak naprawdę oznacza. Czy te światy, wszystkie, które teraz poznaliśmy, one przestają tak naprawdę istnieć? Czy one tak naprawdę dalej istnieją? Czy Okabe tutaj wróci w ogóle z tej wyprawy? No jest parę pytań, ale no tak to wszystko się chyba zazębiło, naprawdę to jest bardzo fajna, kompletna historia. Myślę, że jakby ktoś bardzo chciał na siłę, to by znalazł tutaj sporo jakichś tam mniejszych czy większych, delikatnych plot holi. Ale ja się nad tym nawet nie zastanawiam i prosimy was, znaczy jak chcecie to wypisujcie, ale naprawdę ja nie mam ochoty o tym słuchać. Dla mnie to jest taka przyjemna historia, nie chcę sobie psuć tym, że o tutaj na przykład nie wiem, tutaj się nie zgadza to, bo ktoś zrobił to, a nie tamto. To naprawdę była super historia i tu nie chodzi o takie kopium, żeby o tak, ignoruj te oczywiste błędy. Nie, dla mnie to po prostu jest naprawdę fajna historia. Ona jest tak zawiła, że ja nawet nie próbuję jej analizować na takim poziomie molekularnym, powiedzmy. Ja raczej się cieszę całością, a całość według mnie jest naprawdę fajną historią i raczej na pierwszy rzut oka nie rzucają się jakieś ogromne plot hole. Jest naprawdę fajnie.
Świetne postacie, świetna muzyka, świetna historia, świetne arty. No z jednej strony naprawdę jest żal, że to nie jest, że to już jest koniec. W sensie wiem, że jest jeszcze jakiś symulator randkowania i coś tam jeszcze inno. Są inne historie z tego uniwersum, wyobraźcie sobie. Ale jakoś tak mimo wszystko. Jakbym miał w ogóle podsumować, to myślę, że mimo wszystko trochę bardziej podobała mi się pierwsza część, ale tutaj było parę takich potężnych momentów, no i cały kształt też był potężny. Bardzo sprytne w ogóle było mechanika Teo Amadeusa, żeby Kurisy mimo wszystko była częścią tej historii. No, w sumie nie czuło się jej braku. Nie czuło się jej braku, a zarazem, kiedy był tam pierwszy moment, kiedy mogliśmy się z nią zobaczyć, to po prostu serce stanęło, ciarki przeszły, łzy napłynęły do oczu. Potężne emocje. Potężne emocje, kochane postaci, aj. Żałuję, tak jak mówiłem wam nie raz, nie dwa, żałuję, że mój kanał nie jest na tyle duży, żeby więcej osób poznało tę historię, bo myślę, że jakbym miał kiedyś, załóżmy na jeden dzień mieć 1 000 000 subskrypcji, to chciałbym w ten dzień wrzucić całe Steins Gate do obejrzenia ludziom. Bo inne gry znajdą swoich odbiorców, a Steins Gate ma anime, ale gra mało kogo interesuje. Anime oczywiście jest naprawdę niezłe, w sensie do jedynki było naprawdę spoko anime. Ale mimo wszystko niebywałe, nie, brak mi słów, tak jak mówię, zmęczenie miesza się z takim pozytywnym zszokowaniem. Naprawdę dziękuję wam wszystkim, którzy oglądali tę serię ze mną. W tym segmencie planuję w serii swojego kanału już tylko 2 serie, raczej nie się szykował na nic innego, bo to jest segment oczywiście męczący na dłuższą metę. Już te odcinki tutaj, żeby się zmieścić przed Personą trójką, którą zaczynamy w piątek albo w sobotę. Nie wiem, czy w piątek wyjdzie o północy, jeżeli o północy wyjdzie, to będzie na piątek odcinek. Jeżeli nie, to na sobotę. Od razu wam zapowiadam, bo to pewnie podobna pula ludzi będzie oglądała i Personę, właśnie trzecią. Także będziemy zaczynać serię po Personie trzeciej, Persona piątka, Royal, oczywiście. No i prawdopodobnie to tyle. Nie planuję raczej w tym segmencie odrywać tych takich dużych tytułów jak chociażby inny gier z serii Steins Gate, przynajmniej na razie, może za jakiś czas, ale póki te 2 Persony skończymy, to prawdopodobnie albo wyjdzie Persona 6, albo Steins Gate nowy, albo nie wiem, świat się zawali. Także nie ma co wybierać w przyszłość. Oj, muszę sobie to przeżyć, wiecie? Muszę sobie to przeżyć trochę sam. Naprawdę, Okabe Rintaro strzeszony, tak naprawdę na wyżyny wyniesiony. Przez aktora głosowego jeszcze bardziej. W sensie sama postać jest naprawdę świetna, jest tak świetna. Może uwielbiam jego złożoność. On tak naprawdę spełnił się w każdej roli. Jako mad scientist, jak fandom, to co orientuje się, go nazywa sad scientist. Boże święty, uwielbiam tą postać. Realnie. Dziękuję moi drodzy, dziękuję. Po raz ostatni w tej serii, proszę o łapkę w górę, proszę o subskrypcję, zapraszam do mediów, zapraszam do podsumowania, jeżeli wam się podobało, z chęcią poczytam. Tylko jak mówię, no nie tyle, że wam zabraniam pisać o jakichś tam plotholach, ale darujmy to sobie, zostawmy tą historię taką, jaką jest. Myślę, że Szary Kowalski, taki jak ja, nie wyczuł tutaj niczego takiego mocno niezgadzającego się. Darujmy, mówię, parę rzeczy bym mógł wymieniać, ale to musiałbym się zastanowić, co bym jeszcze zobaczył, co według mnie byłoby ciekawe. I co, jakich informacji być może zabrakło, ale może to anime trochę wyjaśni, może jakoś tam z tych gier pobocznych trochę rzuci światło na niektóre rzeczy. No, chociażby dalej, bo taka największa zagadka dla mnie dalej, znaczy nie tyle, że zagadka, bo już dużo wiemy, ale dalej nie do końca zrozumiałem, co się wtedy stało z Yuki Amane. Czy ona została, czy jak ona się tam nazywa, no ta matka Suzuchy i żona Daru. Czy ona ostatecznie była, wcześniej miała wgrane wspomnienia jakiegoś AI Soldiera? Jak ona wtedy też walczyła z nami? Czy ona miała wtedy w ogóle wspomnienia może Gagari? No to ewentualnie jak ktoś chce, to może tak, ale tak skrzętnie, chyba że nie da się skrzętnie wytłumaczyć. Reszta chyba została dosyć zrozumiana. Przepiękna historia. Dziękuję wam moi drodzy. Do zobaczenia w Personie już w piątek lub sobotę. Trzymajcie się ciepło, no i hej, pa.